Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radiu Paranormalium. Rozpoczynamy kolejną, niezwykłą audycję, kolejny odcinek niezwykłego cyklu debat niekontrolowanych. Dziś będziemy dyskutować o OO Parts, czyli przedmiotach, które nie powinny istnieć tam, gdzie je znaleziono. Tak więc będzie troszkę takiej paranormalności, będzie troszkę archeologii, no i będzie dzisiaj konkurs, ale co w tym konkursie i jak on będzie zorganizowany, tego dowiecie się Państwo już za chwilę. Za sterami audycji Marek Sęk i Velios, a dzisiaj są z nami po drugiej stronie Skype'a Piotr Cielebiaś z Niestanego Świata. Witaj, Piotrze. Witam, witam. Oraz nasz niestrudzony poszukiwacz prawdy, OO Partsolog, Chris Miekina. Witaj, Chrisie. Dobry wieczór. Tradycyjnie na początku podam już kontakty do Radia Paranormalium. Audycja oczywiście realizowana jest w całości na żywo. Dzisiaj niestety z uwagi na taką, a nie inną pogodę możemy mieć pewne problemy z połączeniem na Skype'ie, ale myślę, że jakoś uda się tę audycję w miarę bezproblemowo zorganizować. Można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008 32 746 0008 skype.radio.paranormalium.pl. Można również do nas pisać na gadu-gadu 36 0880 02 36 0880 02. Czekamy również na Państwa pytania i komentarze na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl. Jesteśmy także na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i portalu Infra, a także na grupach tematycznych Radia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata. Można też wysyłać nam pytania drogą e-mailową na adres radio@paranormalium.pl. Dziś również słychać nas, tak jak większość audycji nowych, na YouTube, także tam również można przez tamtejszy czat przesyłać nam pytania do audycji. Kontaktów trochę mamy, ale dożyliśmy dzisiaj takich czasów, mamy takie czasy, że kontakty ze słuchaczami, z odbiorcami trzeba trzymać na wszystkich frontach. Wszędzie tam, gdzie są odbiorcy, tam również musimy być i my. A dzisiaj zaczniemy od takiego pytania. Poruszymy temat bardzo kontrowersyjny, którym są tak zwane OO Parts, czyli Out of Place Artifacts, a po polsku przedmioty, które nie powinny istnieć. Czy możecie wyjaśnić naszym słuchaczom, czym są te przedmioty i co mogą mówić nam o oficjalnej wersji historii? Tradycyjnie pierwszemu oddajmy głos Piotrowi Cielebiasiowi. Piotrze? Dziękuję. Czym są przedmioty zwane OPARTS? Niestety nie ma w polskim, w polskiej terminologii odpowiedniego zamiennika dla tego terminu. Dlatego te przedmioty, które nie powinny istnieć, albo przedmioty, których nie powinno być, to taka dobra nazwa moim zdaniem. W każdym razie, mówiąc najkrócej i najprościej, oparcy to są takie przedmioty, artefakty przede wszystkim, czyli wytwory rąk ludzkich, które nie powinny istnieć z racji tego, że są albo A, zbyt stare, lub B, prezentują poziom technologii, poziom zaawansowania technicznego, który nie pasuje do epoki, w której miały powstać. Innymi słowy, no, opartcem byłby na przykład komputer znaleziony albo komputer wywodzący się z epoki średniowiecza. Mamy w historii kilka podobnych znalezisk, zresztą dzisiaj będziemy o nich mówić. Ale trzeba pamiętać też, że jest to ogólnie kategoria i temat bardzo szeroki, bardzo kontrowersyjny, ale też bardzo usiany takimi dezinformacyjnymi minami. Zresztą od pewnego czasu, jak wiecie, w internecie no, istnieje taka tendencja do coraz większej absurdyzacji tematu, którym się zajmujemy. I pojawiają się oczywiście jakieś tam nowe sensacje, nowe wiadomości, ale tak naprawdę oparc to dość stary temat, funkcjonujący w książkach jeszcze sprzed kilkudziesięciu lat. Pewnie w większości osób kojarzy się on z takimi publikacjami, jak chociażby Zakazana archeologia Michaela Klimo, z którym przeprowadziłem jakiś czas temu kolejny wywiad, który ukaże się w Nieznanym Świecie niebawem i który podsumowuje w zasadzie 25 lat wydarzeń po publikacji Zakazanej archeologii.
i tego, co nowego Klimo znalazł podczas swoich poszukiwań przedmiotów, które nie powinny istnieć. No ale wiele z tych przedmiotów, artefaktów, które on opisał również w słynnej książce, to są rzeczy, które ich powstanie da się w jakiś sposób wytłumaczyć w sposób konwencjonalny. Oczywiście nie wszystkie z tych przedmiotów to są takie, które mają pochodzenie, powiedzmy, naturalne lub które zostały źle rozpoznane, ale wiele z nich niestety tak. Nie jestem, jak wiecie, zagorzałym sceptykiem, ale myślę, że na polu oparc i tak pozostanie dużo artefaktów, które zasługują na to miano, które pokazują, że poszukiwanie przedmiotów, które nie pasują do historii, ma uzasadniony sens z kilku powodów. My na przykład do dzisiaj nie wiemy, jak powstała słynna mapa Pliego Reisa. Nie wiemy, kto zbudował mechanizm antyki Tyry. Nie wiemy wiele o takiej zakazanej, znaczy może nie zakazanej, bo ona nie jest zakazana, jest po prostu zapomniana. O zapomnianej stronie historii, jaką była historia mechaniki na przykład. I fakt, że już w starożytnym Egipcie i Grecji tworzono pewne automaty, które wykorzystywano do różnego rodzaju rytuałów. Ale o tym jeszcze będzie mowa. Także oparcy wszelkiego rodzaju od lat zaprzątają umysł badaczy i pisarzy, ale trzeba powiedzieć również, że to są przedmioty, które funkcjonują gdzieś, oczywiście funkcjonują na pograniczu nauki, ale wiele z nich, co ciekawe, zaginęło. I tak naprawdę do wielu z nich dziś już nie ma dostępu, zostały one na przykład sfotografowane, sklasyfikowane w jakiś sposób, opisane, ale potem zaginęły. I wiele chociażby z tych przedmiotów, o których pisał Klimo, dzisiaj już nie istnieje lub nie można ich znaleźć. Ja tak właśnie definiuję to, o czym dzisiaj będziemy mówić. I z tym poniekąd wiąże się nasz dzisiejszy konkurs, w którym do wygrania jest, i tutaj przełamuję tajemnicę, książka, która wiąże się z dzisiejszym tematem bardzo mocno, a są to zakazane archiwa archeologii. Książka ufundowana przez Nieznany Świat, ale jak można ją wygrać, o tym powiemy w dalszej części programu. Chris? No, mój stosunek do up-artu w przeciwieństwie, czy op-artu w przeciwieństwie do tytułu, jaki uzyskałem w Radiu Paranormalium u partologa. Może to będzie dobry tytuł, jeśli chodzi o up-artu, właśnie o up-arty. Dlatego, że mam stosunek raczej bardzo, bardzo sceptyczny. Mimo, że w sposób naturalny jestem otwarty na nowe idee, nowe sytuacje, nowe dowody, które mogą w jakiś sposób otworzyć wrota do uzyskania większej wiedzy na dany temat. Patrzę na nie sceptycznie ze względu na to, że większość z nich, znakomita większość z nich jest albo wytłumaczalna w sposób racjonalny, naukowy, albo jest po prostu czyimś żartem. Większość ich. Natomiast mamy do czynienia z wieloma przedmiotami, które nie pasują do miejsca i czasu. One są przyjmowane w sposób normalny i naturalny i nikt się jakoś nimi nie przejmuje. Natomiast my zwracamy uwagę na takie najczęściej właśnie drobiazgi, które wyglądają niesamowicie fantastycznie, aż do momentu, kiedy nie okaże się, że właśnie są czyjąś produkcją albo są po prostu tworem natury. I tak jest w wielu, wielu tych przypadkach. Tak przeglądając różne historie przed tą naszą audycją, zauważyłem, że temat jest w jakiś sposób chwytliwy i popularny, bo on rzeczywiście jest. Bo znalezienie czegoś, co nie pasuje do danej epoki, oczywiście otwiera wyobraźnię i od razu w jakiś sposób implikuje jakieś możliwość kontaktów pozaziemskich, obecność tutaj bogów na Ziemi, czy istnienie i funkcjonowanie bardzo wyrafinowanej cywilizacji, która gdzieś zniknęła po mrokach dziejów, albo być może w jakimś kataklizmie. Natomiast w ciągu tych szeregu audycji, które odbyliśmy w Radiu Paranormalium przez ostatnie miesiące, w jaki sposób powoli ten obraz tego, co wydarzyło się w przeszłości, zaczął się w jakiś sposób osadzać czy ustalać. I
Myślę, że oczywiście nie mamy konkretnej odpowiedzi na to, co się działo w czasach, które nie były jeszcze zapisane historycznie, ale możemy stwierdzić, że raczej nie było takiej możliwości, że istniała na Ziemi jakaś super wyrafinowana technologicznie cywilizacja, która na przykład mogła podróżować poza naszą planetę, czy produkować urządzenia, które dla nas dziś nadal byłyby zagadką. W tym sensie oczywiście mam tu na myśli sens technologiczny tego pojęcia i rozumienie technologii jest takie, jakie my patrzymy na tą technologię dziś, czyli mam na myśli tutaj śrubki, mechanizmy najrozmaitsze, koła zębate, przyciski i różne zespoły czy zestawy elektroniczne. Być może to wszystko działało dawno, dawno temu zupełnie inaczej, także o tym wiemy niewiele, natomiast budując naszą opinię na tym, co mamy teraz, próbujemy na zasadzie takiej pareidolii odnaleźć znaczenie czegoś, co jest, jak się okazuje, no, na pierwszy rzut oka trudne do wytłumaczenia. I dlatego właśnie ni stąd, ni zowąd odkrywają ludzie na przykład rzeczy, tak jak na przykład kamień, w którym jest wmontowane coś, co przypomina wtyczkę do kontaktu. Jak na przykład są zbudowane rzeczy, które są na przykład, znajdowane rzeczy, jak na przykład błyszcząca, idealnie wypolerowana kula, którą znaleziono w Stanach po pożarze lasu, znaleziono ją przez Beca, która okazała się być właśnie na początku takim op-artem, wzbudziła mnóstwo sensacji, a na końcu okazała się być częścią rzeźby, którą wieziono na samochodzie. Ona po prostu spadła z tego samochodu i zginęła gdzieś w tym lesie, dopóki nie została znaleziona przez tego Beca. I wiele, wiele innych rzeczy. Do tego dochodzą najrozmaitsze sztuczki, triki policzone na czyjś zysk, czy na wzbudzenie jakiejś sensacji. I w każdym razie te wszystkie intencje, które są, które przyświecają ludziom, którzy to tworzą, no są bardzo często podejrzane. I tak było na przykład w przypadku tych niezwykłych, podobno, w cudzysłowie oczywiście, artefaktów z piramidy Calakmul w Meksyku, które reklamował w swoim filmie Raul Julia, które miały właśnie przedstawiać istoty z innej planety, które kontaktowały się z Majami. Wszystko to okazało się być zwykłą ściemą i nieprawdą. Dlatego w konsekwencji ja sam podchodzę do tego typu rewelacji z bardzo dużą dozą sceptycyzmu. I mam tego sceptycyzmu więcej niż w stosunku do każdej innej sytuacji. Dla mnie taki op-art, czyli przedmiot, który nie powinien się znaleźć w danym miejscu i w danych okolicznościach, jakich został znaleziony, musi mieć w jakiś sposób, musi być powiązany z czymś, co funkcjonowało w tamtym czasie i w tamtej epoce. Popatrzmy na przykład na cywilizację egipską, na cywilizację na przykład sumeryjską i widać, że ich dokonania i technologia była niezwykle zaawansowana. I w momencie, gdybyśmy u nich znaleźli coś takiego niezwykłego, coś w jakiś sposób wskazywałoby, czy pozwoliłoby odgadnąć funkcjonowanie tej technologii, którą oni posiadali, wówczas byłoby to coś absolutnie odkrycie niezwykłe, jedyne w swoim rodzaju. Natomiast jeżeli w środku lasu znajdujemy coś, co nie pasuje do niczego wokół, gdzie nie ma żadnego punktu, którym jakiegoś stycznego, który pozwoliłby na zrozumienie tego, co się odnalazło, wówczas istnieje właśnie podejrzenie, że przedmiot jest albo naturalny, albo jest po prostu czyimś żartem, albo jest jakąś nadinterpretacją czegoś absolutnie zwykłego i normalnego. Dlatego no, jest to dla mnie bardzo kłopotliwy temat w tym sensie, że widzę w tym w tego typu historiach wiele dziur, wiele luk. Tak jak wiele lat temu byłem fanem Michaela Crimo, tak teraz wraz z upływem czasu patrzę na to, co on robi, coraz bardziej sceptycznie. Uważam, że jego pomysł, aby patrzeć na historię z szeroko otwartymi oczami i nie bać się najrozmaitszych faktów, które mogły mieć miejsce gdzieś w naszej odległej, zamierzchłej historii. Jednocześnie możemy wpaść w zastawioną przez samych siebie pułapkę, że wierząc, że na przykład człowiek mógł istnieć 3 miliony lat temu, co według dzisiejszej nauki wydaje się być absolutnie absurdalne,
możemy zacząć budować wokół tego pewną strukturę, która sama w sobie okaże się być właśnie jedną wielką ściemą i ślepym zaułkiem, który donikąd nie doprowadzi. Właśnie na podstawie znalezisk, których pochodzenie niekoniecznie jest takie, jakie wyobrażamy sobie, że jest. I mam tu na myśli chociażby te kulki, które znaleziono w południowej Afryce, w głębokich pokładach kopalni węgla, które mogły okazać się, mogą być absolutnie najzwyklejszymi konkrecjami, mogą być tworem geologicznym. Już dziś zbudowano nawet swego rodzaju taki model fizyczny, geologiczny model, w jaki sposób one mogły powstać i równie dobrze są wytłumaczalne na tym poziomie, jak a może nawet znacznie lepiej niż na przykład wierząc, że wylądował tam statek kosmiczny i kosmici postanowili pograć sobie w kulki dosłownie z nami i zostawili te kulki w kopalni, wierząc, że któregoś dnia my je znajdziemy i będziemy strasznie, strasznie zaskoczeni tym naszym znaleziskiem. Może tyle na teraz. Dziękuję. No właśnie, Chris, bo to też jest tak, że my byśmy mogli dzisiaj połączyć się na Skype'ie, opowiedzieć historię, które znają wszyscy, że wszedł raz chłop i znalazł kamień, a w kamieniu był młotek i ten młotek musiał mieć 6 milionów lat na przykład, bo nie można tego wytłumaczyć i tak dalej, i tak dalej. No, prawda jest taka, że im głębiej się sięga w historię opartów, tym gorzej. Natomiast nie można wszystkiego wsadzać do jednego worka też i trzeba pamiętać, że wiele z tych przedmiotów rzeczywiście jest kontrowersyjnych i jest ciekawych. My o tych najciekawszych dzisiaj będziemy mówić. Oczywiście zostanie na nich też troszkę na przyszłość, ale dzisiaj postaramy się przekazać kilka bardzo ciekawych informacji na temat przedmiotów, które uważamy za właśnie najbardziej wartościowe. O tutaj do Michaela Kimo to dodam jeszcze tyle, że kiedy wyszła w Polsce książka Zakazana archeologia, nad którą wszyscy się zaczęli rozpływać, bo de facto ona była dobra. Nie było w niej wiele przekłamań takich na siłę. Dlatego, że on się postarał, zgromadził sporo materiału. Oczywiście subtelnie przekazywał swoje stanowisko, jego stanowisko. Jest to kreacjonizm wedyjski. Innymi słowy, Michael Kimo i Thompson są Hare Krishnowcami. Thompson już nie żyje. Są Hare Krishnowcami i oni promują właśnie tą koncepcję kosmologii wedyjskiej. No i z tej perspektywy zakażona archeologia po latach powinna być traktowana jako książka o charakterze de facto religijnym, bo ona udowadnia hipotezę Kimo, że ta ciągłość kreacji następuje i że ewolucja jednak nie miała miejsca. Ale z drugiej strony Kimo w tej książce zgromadził mnóstwo historii, które pokazywały, że no, w niektórych przypadkach miały miejsce bardzo dziwne wydarzenia i tak naprawdę niektóre z tych znalezisk godne są no, przynajmniej jakiegoś tam upamiętnienia w historii, bo dzisiaj mówimy o oparc, ale trzeba wiedzieć, że jest też druga kategoria podobna, o której mówi się już dużo mniej, a są to odkrycia archeologiczne, o których które przemilczano, o których nie mówiono, ale nie chodzi mi tutaj o pojedyncze artefakty, ale chodzi mi raczej o stanowiska lub na przykład o grobowce. I takich spraw też jest sporo. Na pewno tutaj wielu osobom przychodzi na myśl słynne Glozel we Francji, o którym być może kiedyś powiemy. To jest dopiero fascynujący temat, ale powróćmy do tych opart. Marku, myślę, że możemy teraz już zapowiedzieć nasz konkurs. Drodzy Państwo, oparc. W zasadzie nie ma dobrego polskiego określenia. Proponujemy Wam zabawę, w której nagrodą jest książka fundowana przez miesięcy w Nieznany Świat. Książka Tajne Archiwa Archeologii Luca Bourgeau lub Burgina, nie wiem jak się wymawia to nazwisko. A zadanie jest następujące. Na konto, albo inaczej, na Facebooku Radia Paranormalium pojawi się niebawem wpis konkursowy za kilka minut. Proszę tam chętnych do wzięcia udziału w konkursie o
podanie swojej wersji polskiego odpowiednika terminu opac. Takiego, którego moglibyśmy używać i który nam by się spodobał, bo my jakoś nie mamy pomysłu i proponujemy wam, byście ten termin wymyślili na autora najciekawszego terminu, który zostanie wybrany przez nas komisyjnie, zakulisowo. Czeka nagroda i z tą osobą się skontaktujemy i poinformujemy ją, że wygrała. I za kilka minut, jak powiedziałem, ten wpis konkursowy się pokaże i można tam będzie dodawać swoje komentarze. Prawda, Marku? Prawda. I od razu taka uwaga dla słuchających, chcących wziąć udział w konkursie. Nagrody wysyłamy w konkursach Radia Paranormalium tylko na teren Rzeczypospolitej Polskiej, ale jeżeli ktoś mieszka za granicą, a ma w Polsce kogoś, kto mógłby tę nagrodę odebrać, to również zachęcamy do wzięcia udziału. Możemy wtedy bliskiej osobie nagrodę wysłać i ta bliska osoba wam ją przekaże. Także za chwilę już ukaże się na naszym profilu na Facebooku ów konkursowy wpis, a tymczasem proponuję, abyśmy przeszli już do kolejnego pytania z naszej ściśle tajnej listy pytań. Przepraszamy również równocześnie za zniekształcenie dźwięku. Niestety dzisiaj mamy takie warunki pogodowe, że internet tak stacjonarny, jak i mobilny troszkę szwankuje, także dźwięk na Skype'ie, nasze głosy mogą być troszeczkę zniekształcone, ale myślę, że nie wpływa to jakoś mocno na zrozumiałość wypowiedzi. A kolejne z naszych pytań brzmi następująco. Zacznijmy może od najbardziej znanego przedmiotu tego rodzaju, czyli od mechanizmu z Antikityry. Który to mechanizm, a raczej jego rekonstrukcję widzą słuchacze na YouTube, na naszej transmisji na YouTube. Co jakiś czas pojawiają się mianowicie na jego temat różne nowe informacje. Czym był ów starożytny komputer i co można powiedzieć o jego twórcach? Może tym razem pierwszy niech się wypowie Chris Mikina. Chrisie, prosimy. Ta maszyna, ten komputer znaleziony niedaleko wyspy Antikityra w Grecji jest rzeczywiście czymś absolutnie niezwykłym, a jednocześnie czymś jak najbardziej zwykłym z tego względu, że będąc przedmiotem jedynym w swoim rodzaju, bo nie mamy nic, nie znaleziono nic podobnego z tamtych lat, jednocześnie jest wytłumaczalny, jest w jakiś sposób do zrozumienia w ramach tej epoki, w której został on stworzony. Został on znaleziony na początku XX wieku przez greckiego poławiacza Gombe, który wracał z Afryki bardzo wściekły i zły po nieudanych połowach i postanowił jeszcze sprawdzić, czy są gąbki przy wyspie Antikitera. Okazało się, że gąbek tam też nie ma, ale jest tam wrak. Jest tam wrak jakiegoś starożytnego, zatopionego statku. Jego nurkowie zeszli w dół, zaczęli wynosić najrozmaitsze przedmioty, które walały się po całym dnie morskim w tamtym rejonie. Jednym z tych przedmiotów było coś, co przypominało bardzo mocno skorodowane tryby. Pokazano ten przedmiot naukowcom i wówczas zaczęła się niezwykła kariera tego przedmiotu, tego komputera z Antikitery, ponieważ mówimy na to komputer, ponieważ okazało się, że ten skorodowany fragment urządzenia był serią najrozmaitszych trybów i przekładni, które można było wprowadzić w ruch i wówczas uzyskać jakiś określony efekt. Przez długi czas nie wiedziano, jaki to był efekt. Przez długi czas również nie wiedziano właściwie, jak naprawdę wyglądała do końca ta maszyna, bo możemy sobie wyobrazić, jak wyglądało coś, co przeleżało w morskiej wodzie przez dobre 2000 lat, bo oceniono, że przedmiot ten został zbudowany gdzieś około 200 przed naszą erą. I właśnie, tak jak powiedziałem, nie wiedziano, do czego on służy. Zrobiono jego rekonstrukcję, dokonano skomplikowanego absolutnie pomiaru za pomocą najrozmaitszych tomografów, różnych innych maszyn do robienia ping i bardzo zaawansowanych technologii. Odtworzono mniej więcej wygląd tej maszyny, odtworzono nawet brakujące tryby, bo w tej chwili to, co znaleziono, okazuje się, że to jest około 60% całej maszyny. Cała reszta została gdzieś jeszcze na dnie, a być może została kompletnie zniszczona, zjedzona przez korozję. Korozja zjadła ten brąz tak bardzo, że praktycznie z tego brązu nie zostało nic, tylko sama korozja, czyli materiał był bardzo kruchy i to, że tym poławiaczom gąbek udało się go wydobyć w takiej formie, w jakiej ją dzisiaj możemy obejrzeć w Muzeum Athena, jest to graniczy wręcz z cudem, ponieważ wszystko to
samo w sobie przypomina gąbkę i rozsypuje się w rękach, dosłownie na pył. Na szczęście jednak udało się ten fragment zachować, maszynę odbudowano i tutaj właśnie no, zaczęły się najrozmaitsze spekulacje, czym jest ta maszyna, czym jest ten komputer z antyki Tiry. Te tryby, najrozmaitsze przekładnie, koła zębate wskazywały, że maszyna produkuje jakiś efekt. Znaleziono miejsce, w którym była zainstalowana korbka i poprzez pokręcanie tej korbki uzyskiwano właśnie jakiś efekt. Początkowo sądzono, że urządzenie mogło służyć, było wyrafinowanym urządzeniem do nawigacji. No jednak ja sam troszkę żegluję i wiem, że wszystko to, co jest zrobione z metalu, takiego jak brąz czy mosiądz, no źle znosi morskie warunki, dlatego że szybko przez sól, przez bardzo wilgotne powietrze na żaglowcu, na jachcie, na czymkolwiek co pływa, wszystko powoduje to, że to wszystko zaczyna korodować, no i wkrótce zacznie się zacinać i przestanie pracować. Także z pewnością, jeśli ktoś stworzył coś w tak niezwykle precyzyjny sposób, nie mogło to służyć jako urządzenie nawigacyjne, dlatego że z czasem po prostu przestałoby ono funkcjonować przez tą właśnie korozję, która jest wszechobecna na statku. Koroduje praktycznie wszystko, co jest zrobione z metalu przez właśnie wodę morską. Dlatego zastanawiano się, co to może być, jeśli nie było to urządzenie nawigacyjne, a wiele wskazywało na to, że w jakiś sposób określa ono, czy pomaga określić położenie planet na niebie, więc do czego ono mogło służyć? I właściwie taką odpowiedź znaleziono zupełnie niedawno. I najprawdopodobniej urządzenie to w tamtych czasach, 200 lat przed naszą erą, urządzenie niezwykle kosztowne, było czymś w rodzaju praktycznej ilustracji do podręcznika astronomicznego, a być może podręcznika filozoficznego, albo nawet astrologicznego. Wszystko to w ramach tej greckiej myśli, która przez dłuższy czas funkcjonowała w regionie Morza Śródziemnego i jest podstawą naszej cywilizacji, no wskazuje, że właśnie, że ktoś pokusił się o zbudowanie czegoś, co praktyczny i w taki bardzo przekonywujący sposób nie tylko by ilustrowało pewne zależności, jakie rozgrywają się na niebie, jakieś zjawiska kosmiczne, które zachodzą na niebie, ale także w sposób praktyczny pokazywałaby, kiedy są zaćmienia Księżyca, czy też kiedy Księżyc jest w nowiu, a kiedy będzie zaćmienie Słońca. I dzięki tej maszynce można było również nie tylko cofnąć się w czasie, ale także przewidzieć przyszłość i zobaczyć, jak w przyszłości będzie wyglądała ta cała sytuacja. Także to pokazuje, jak naprawdę niezwykłym urządzeniem był ten komputer z antyki Tiry, jak bardzo ktoś musiał się napracować, ile myśli i pracy musiał włożyć w zbudowanie go i musiał być to absolutny geniusz, który stworzył urządzenie, które mogło wskazywać w sposób mechaniczny te wszystkie właśnie zjawiska, jakie zachodzą we wszechświecie. Także nie znamy twórcy tej maszyny, ale można jedynie podejrzewać, że być może był to Archimedes, który był sławny ze swoich najdziwniejszych i niezwykłych wynalazków, że mógł to być Hipparch, bądź być może ktoś kompletnie nam nieznany. Podejrzewa się, że urządzenie należało do jakiegoś rzymskiego bogacza, dlatego że statek, który zatonął, który został odnaleziony przez greckich pławiaczy gąbek, był statkiem rzymskim, który być może właśnie podróżował po Grecji i studiował grecką kulturę i grecką filozofię. Także i to on właśnie zamówił sobie tego typu urządzenie. Problem polega na tym, że to urządzenie jest jedno jedyne w swoim rodzaju i nie ma niczego podobnego, co można byłoby porównać do tej maszyny z antyki Tiry. Dlatego jest nadzieja, że może gdzieś znajdzie się jeszcze jakieś inne podobne, które wyjaśniłoby więcej. Ci, którzy badają to urządzenie, uważają, że nie mogło ono powstać wprost z głowy i geniuszu swojego twórcy, że musiał on dokonywać wielu prób, żeby coś takiego zbudować i stworzyć. Także jest nadzieja, że gdzieś jeszcze coś podobnego istnieje, co pokazałoby,
nie tylko sposób myślenia starożytnych, nie tylko ich wiedzę na temat rozmaitych zjawisk kosmicznych, ale pokazałoby pewną konsekwencję, że coś, co zostało stworzone w jednym miejscu, rozprzestrzeniało się i swoją technologię potrafiło przenieść również i w inne miejsca, budując powoli tą, w sposób ewolucyjny tą naszą cywilizację. Także te resztki tego urządzenia usiłował znaleźć Jacques Cousteau, ale Jacques Cousteau w tamtych latach, w latach 60. Dysponował sprzętem, który nie był, krótko mówiąc, zbyt delikatny. Dlatego najprawdopodobniej wszystko to, co zostało jeszcze z tego urządzenia i leżało gdzieś na dnie, najprawdopodobniej zostało zniszczone przez jego wielkie pompy i sita, przez które był filtrowany piach poszukujący artefaktów. Ponieważ maszyna była zrobiona z brązu, a brąz kompletnie skorodował i był kruchy, więc pompując je przez sita, najprawdopodobniej same zamieniły się właśnie w pył i prawdopodobnie nigdy ich już nie odzyskamy. Dziękuję. O mechanizmie z antykwitery powiedziano bardzo dużo i Chris tutaj zahaczył mocno o jego historię. Ja może dodam tylko tyle, że on został wyłowiony około roku 1900, jak zostało powiedziane, na Wielkanoc przez greckich połowiaczy gąbek. Wtedy był to bardzo niebezpieczny zawód, związany z koniecznością przebywania pod wodą, znoszenia zmian ciśnień. Stąd też większość tych, którzy brali udział w znalezieniu mechanizmu antykwitery, po prostu zmarła w krótkim czasie i niewiele się od nich dowiedziano. W ostatnich miesiącach podjęto kolejną próbę zejścia na dno i zobaczenia, czy tam nie ma czasami drugiego mechanizmu. Okazało się, że go nie ma. Znaleziono za to nowe dzieła sztuki, jakiś posąg bodajże, ale drugiego mechanizmu nie. I pojawił się taki problem, który nurtował badaczy tego artefaktu od zawsze. Czy mechanizm antykwitery był unikatem, był prototypem, czy był po prostu czymś produkowanym w miarę masowo, no to czymś, co się po prostu nie zachowało. Pierwsza praca na temat mechanizmu z antykwitery pojawiła się w pierwszej dekadzie XX wieku. Już wtedy sugerowano, że jego przeznaczenie on był wykorzystywany do celów astrologiczno-astronomicznych, dlatego że musimy pamiętać, że w tamtym czasie nie rozróżniano tych dwóch dziedzin. I w zasadzie przez kolejnych kilkadziesiąt lat mechanizm przeleżał sobie w muzeum, dlatego że on był tak silnie skorodowany, że przypominał taki zbitek metalu. Dopiero potem zajęto się jego prześwietlaniem, zajęto się rekonstrukcją i tutaj wielką pracę to włożył m.in. Derek de Sola Price, brytyjski historyk, brytyjski badacz, który był pierwszą osobą, która w zasadzie spopularyzowała ten temat i sprawiła, że on przeniknął do publicznej świadomości. Według niego to właściwie on był tym badaczem, który powołał do życia termin o tym starożytnym komputerze, dlatego że on twierdził wprost, że znalezienie mechanizmu z antykwitery było jak odkrycie odrzutowca w grobowcu Tutanchamona. Rzeczywiście była to rzecz niezwykła. Dzisiaj już wiemy, że urządzenie miało kształt pudełka po prostu. Miało dodatkowo obudowę. To znaczy ono było w pudełku tak jakby. Być może było wyjmowane z pudełka i było zawieszane na ścianie, chociaż z drugiej strony ono z każdej strony miało zegary. Czyli jeżeli już było zawieszane, to raczej na sznurku od góry. I co wiemy? Co dzisiaj wiadomo? No przede wszystkim pudełko mosiężne było, brązowe było pokryte inskrypcjami. Tę inskrypcję niedawno odczytano. Nie dowiedziano się zbyt wiele ponad to, co już było ustalone, czyli że urządzenie służyło m.in. do wyznaczenia cykli olimpijskich, m.in. służyło do wyznaczania zaćmień słońca i tak dalej, i tak dalej. Wschodów i zachodów gwiazd i tym podobnych rzeczy. Wyznaczało też pewne bardzo skomplikowane cykle
trwające niekiedy tysiąclecia. I teraz pytanie zadaje sobie zwykły człowiek, w jaki sposób coś takiego mogło powstać w starożytności, coś tak skomplikowanego, z tak ogromną liczbą przekładni, coś wyznaczającego, jak wiemy, wiele tak wiele parametrów, składające się w sumie z kilku tysięcy części. I jak to możliwe, że ktoś to zbudował i to działało? W zasadzie nie odpowiedziano na to pytanie do tej pory. Tutaj spoglądam na wasze komentarze odnośnie konkursu. Dziękujemy i czekamy na kolejne. Pod koniec postaramy się konkurs rozstrzygnąć, dlatego nie ustawajcie w swoich wysiłkach. Ale powrócę do mechanizmu z Antigitiry. Okazało się, że ostatnio okazało się, że druga część, znaczy tylna część mechanizmu zawiera m.in. opis daty zaćmień, kolorów zaćmień oraz czegoś takiego jak towarzyszące im wiatry. No wiadomo, że były to rzeczy, których przewidzieć nie sposób. I pojawiła się taka koncepcja, że mechanizm Antikythery był też częściowo używany do celów wróżebnych. Czyli nie dość, że był to super mechanizm, jak na tamte czasy, jak na dzisiejsze czasy. Maszyna licząca, komputer analogowy, to jeszcze mieliśmy coś, co miało według jego twórców spełniać jakieś magiczne, które miało jakieś magiczne przeznaczenie. Pojawiło się oczywiście pytanie, co to było, jak powstało i kto to skonstruował. Podobne urządzenia pojawiły się w Europie dopiero około, i tutaj są bardzo rozbieżne koncepcje, bo jedni mówią, że podobną biegłość zegarmistrzowską osiągnięto dopiero w XVII wieku, inni wskazują, że już w renesansie możliwa była budowa podobnych urządzeń, ale tak naprawdę okazuje się, że już w starożytnej Grecji coś takiego funkcjonowało. Nie ma dziś chyba już większych wątpliwości, że urządzenie to pochodziło właśnie ze starożytnej Grecji, a w zasadzie najprawdopodobniej z Rodos. I tam zostało skonstruowane. O tym, dlaczego to przekonanie jest tak duże, że było to właśnie Rodos, mówią badacze z tego Centrum Badań nad Mechanizmem z Antikythery, którzy mają swoją stronę internetową, można tam poczytać między innymi o wynikach najnowszych raportów w tej sprawie. I oni sugerują, że no nie tylko mechanizm powstał tam, ale również, że prawdopodobnie no nie był tak aż bardzo stary, jak sugerowali niektórzy, i pochodził, już nie pamiętam teraz dokładnie, ale prawdopodobnie z drugiego wieku przed naszą erą. No ale z drugiej strony mamy urządzenie, które w zasadzie przypomina kupę gruzu, ale które było w stanie wyznaczać na przykład cykl Metona, który liczy 235 miesięcy, albo który jest w stanie wyznaczyć 18-letni cykl Saros. I to malutkie, de facto niewielkie urządzenie zostało skonstruowane z tak ogromną precyzją, że dziś nawet wielu z nas nie mieści się to w głowie. I oczywiście pojawia się pytanie, kto? Czy był to? Archimedes, jak twierdziło wielu. Czy był to? Byli to na przykład uczniowie Pitagorasa, bo były takie sugestie, ale one zostały szybko odrzucone. Czy był to na przykład mechanizm pochodzenia obcego? No, nie kosmicznego, ale sugerowano na przykład, i to przez dość długi czas taka hipoteza się utrzymywała, że mechanizm Antikythery był urządzeniem nie greckim, tylko egipskim lub babilońskim, które zostało przywiezione do Grecji, rozebrane, to znaczy została zdjęta obudowa, no i dodano do tego greckie napisy. Także ono funkcjonowało w świecie greckim, a pochodziło naprawdę z innego kręgu kulturowego. Przez długi czas tak rzeczywiście uważano, no teraz sugeruje się, że jednak analizy metalurgiczne między innymi wskazują, że to podobieństwo metalu użytego do budowy
mechanizmu było charakterystyczne dla tej części basenu Morza Śródziemnego, że najprawdopodobniej nie zostało tutaj stamtąd przywiezione. Rzeczywiście, pytanie, czy mechanizm był unikatem? Trudno powiedzieć, bo jeżeli było ich więcej i jeżeli osiągnięto taką biegłość w produkowaniu tego typu urządzeń, no to dlaczego ta wiedza zaginęła, tak? Dlaczego trzeba było czekać tych kilkanaście wieków po to, by ona się mogła odrodzić? To jest chyba najciekawsze w tym wszystkim, że pozwolono de facto, by ta wiedza zaginęła, by została może nie zapomniana, co wygaszona, dlatego że nagle okazało się, że w wyniku zawirowań historycznych coś tak cudownego jak mechanizm z antyki Trypot przestało być po prostu ludziom potrzebne. Zostało zapomniane i teraz rodzi się pytanie, jak duża część wiedzy w innych aspektach zaginęła w ten sam sposób. Reasumując te moje chaotyczne, może nieco wywody na temat mechanizmu antyki Tiry, którego historia sama w sobie jest dość chaotyczna, bo ciągle pojawiają się jakieś nowe wątki, mogę powiedzieć, że ten mechanizm nie był niczym niewyobrażalnym. Najbardziej niewyobrażalne jest to, że ta wiedza zaginęła. Natomiast wszystko wskazuje na to, że mechanicy starożytności, możemy nawet ich nazwać zegarmistrzami, byli w stanie takie urządzenia budować. Być może były one bardzo drogie. I najdziwniejsze w tym wszystkim jest to, że ta wiedza po prostu, ta wiedza zaginęła i przestała być ludziom potrzebna. Więcej oczywiście o mechanizmie z antyki Tiry możecie sobie przeczytać w internecie. Ja tutaj zaraz na stronę, na fanpage Radia Paranormalnie wrzucę artykuł o najnowszych ustaleniach w tej sprawie. Pozostaje jeszcze taka kwestia, gdzie mogą być inne podobne urządzenia, bo no skoro był jeden, no to prawdopodobnie ktoś go musiał zbudować i prawdopodobnie nie zbudował go sam, tylko czerpał z kogoś wzorce, tak? Albo zbudował też prototypy, ktoś pomagał mu i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli przyjrzymy się książkom na temat historii techniki, to zobaczymy, że automatyka no nie była taką czarną magią. Pojawiła się nawet sugestia, i to była sugestia autorstwa samego Juliana Ochorowicza, który twierdził już na początku ubiegłego wieku, że takich obrzędów mistycznych, w których trzeba było zostać wtajemniczonym, w których oprowadzano ludzi po różnego rodzaju podziemnych przestrzeniach, wykorzystywało tak naprawdę automat. Innymi słowy, starożytni potrafili budować poruszające się przedmioty, oczywiście oparte o dość proste mechanizmy, i wprowadzać w ten sposób ludzi, a najczęściej byli to kapłani, wprowadzać w ten sposób wiernych w błąd. I on podaje tutaj Ochorowicz wiele, wiele ciekawych przykładów, ale nie będę tutaj was zanudzał tymi sprawami. Możecie sobie łatwo znaleźć książkę na ten temat. No i cóż, mechanizm antyki Tyry. Czy to oparc? Czy to przedmiot, który nie powinien istnieć? I tak, i nie. Z jednej strony jest to przedmiot, który rzeczywiście jest sam w sobie, jest unikatem, ale czy on nie powinien istnieć? Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Raczej powinien, tylko my powinniśmy mieć jeszcze do niego dopisaną całą historię, która po drodze niestety zaginęła. To chyba charakterystyczne dla naszej historii, że nieustannie mamy do czynienia z cywilizacjami, które powstają, upadają, znikają, są ścierane przez ten walec dziejowy z powierzchni Ziemi. I ludzkość zdaje się mieć świadomość tego, że
jest wiedza, która jest niezwykle delikatna i należy ją przechować za wszelką cenę i stąd mamy budowane te najrozmaitsze biblioteki i mam tu na przykład na myśli Bibliotekę Aleksandryjską, która, co się z nią stało, na końcu spłonęła i całą tą wiedzę diabli wzięli. Być może w tej bibliotece znajdował się opis tego mechanizmu bądź następny tego typu mechanizm, który został złożony. Podobnie jest z wieloma innymi elementami. W przypadku maszyny, komputera z antyki Tiry, mamy do czynienia właściwie z robotą jubilerską, czymś niezwykle delikatnym, czymś niezwykle precyzyjnym i głowimy się nad tym, kto mógł to zrobić i jak mógł to zrobić i do czego mogło mu to służyć, ale mamy coś takiego jak piramidy i parę innych rzeczy, które są olbrzymich rozmiarów i też nie mamy pojęcia, jak to zrobiono, jaka technologia została do tego użyta i najrozmaitsze, często fantastyczne wytłumaczenia są do tego dołączane. Spójrzmy na takie rzeczy prosto na przykład. Rzymianie zbudowali swoją cywilizację praktycznie na cemencie. Budowali swoje drogi, mosty, akwedukty, fortece. Budowali to wszystko z cementu. Dla nich była to wiedza, która była wiedzą powszechną, bo tworzono tego cementu tak olbrzymie ilości, że musiało być przynajmniej kilka tysięcy ludzi, którzy doskonale wiedziało, jak ten cement tworzyć, żeby mógł mieć tak silne wiązanie, żeby przetrwało. Patrzmy teraz, po 2000 lat ten cement ciągle trzyma. Natomiast ten cement, który odkryto później, bądź próbowano imitować, rozsypywał się po kilkuset latach. I dopiero pod koniec XIX wieku wreszcie odnaleziono ten przepis na cement rzymski, który później nazwano cementem portlandzkim i który jest czymś, co właśnie robili Rzymianie wtedy. Także wiedza ma tendencję do tego, żeby ginąć, ale ma tendencję też, żeby odnajdywać się w nowej formie, w stosunku i w zależności od miejsca i czasu i potrzeb, jakie dana cywilizacja czy ludzie na danym poziomie technologicznym mają do swojej dyspozycji. A z jednej strony Rzymianie robili ten niezwykły cement, który był tajemnicą przez parę tysięcy lat, z drugiej strony mamy Chińczyków. Budowali ten olbrzymi chiński mur, który stoi do dziś, jest niezwykle solidnym murem i też używali niezwykle silnego wiązania. I też praktycznie do końca XX wieku nie wiedziano, co zostało użyte w tym ich wiązaniu, że to ono tak bardzo dobrze trzyma, że często było tak, że cegły dawno wypruchniały z tego chińskiego muru, natomiast wiązanie stało jak gdyby nigdy nic. Jakby je ktoś zrobił dosłownie 20 lat wcześniej. No i okazało się, że użyto rzeczy absolutnie prozaicznej, użyto mąki ryżowej, która tworzyła polimer i wzmacniała całość do tego stopnia, że mogła przetrwać w takiej formie do dziś. Także mamy nieustannie do czynienia z czymś, co powstaje, jest tworzone, wymyślane, znajduje zastosowanie bądź nie w swoim własnych realiach, w swoim własnym czasie. Ktoś to usiłuje przechować, ale tendencja naszej cywilizacji jest taka, że wojna jest praktycznie najważniejszym naszą działalnością, która towarzyszy praktycznie od początku historii. Że bez przerwy ktoś z kimś wojuje i wojna polega na tym, że nie tylko, żeby wybić jak najwięcej ludzi i zabrać im ziemię, ale żeby też zniszczyć cokolwiek ci ludzie stworzyli, dokonali, wynaleźli. Taki dziwny pomysł na budowanie cywilizacji mamy. Że zamiast wspólnie razem coś robić, to staramy się za wszelką cenę spowolnić ten rozwój, a w paru przypadkach doprowadzić do cofnięcia się technologicznego, jak to miało na przykład miejsce po upadku Cesarstwa Rzymskiego, kiedy praktycznie cywilizacja i rozwój technologiczny zatrzymał się na 1500 lat. Z takiego jednego prostego powodu, że Wizygoci spalili Rzym. Ale to zupełnie inna historia. Także myślę, że jest ta maszyna z antyki Tiry jest czymś właśnie takim charakterystycznym, nie jako rzecz absolutnie niezwykła, wręcz z kosmosu, czy z innej opcji, jest otrzymana od innej opcji cywilizacji, ale jest czymś właśnie, co pokazuje, jak daleko mogłaby ludzkość zajść, gdyby te wojny nie powstrzymywały tego rozwoju technologicznego, gdyby można było właśnie tego typu maszyny produkować, udoskonalać i tworzyć coś i rozwijać dalej, a nie wszystko niszczyć. I dopiero teraz, co jakiś czas, w naszych dzisiejszych czasach, od czasu do czasu znajdujemy coś, czego nie możemy zrozumieć, albo dziwimy się, jak powstało. Jakie możliwości mieli ci ludzie wiele tysięcy lat temu, aby zbudować coś takiego właśnie.
Dziękuję. No właśnie, mówisz tutaj o Rzymie i taką znamiennym faktem lub postacią jest Witruwiusz, który napisał swoje słynne dzieło o architekturze Ksiąg 10, tak się bodajże nazywało, i które przepadło na prawie 15 wieków i zostało znalezione dopiero w epoce renesansu w klasztorze St. Gallen. I okazało się, że nagle w tym traktacie przekazana jest duża część wiedzy na temat tego, jak tworzyć taką monumentalną architekturę rodem ze starożytności. Takiej książki jak Witruwiusz o budownictwie nie zostawił niestety twórca mechanizmu Zentrpidry, bo gdyby pozostawił, zapewne znalazłby owych naśladowców. Mam taką osobistą koncepcję, że twórca tegoż mechanizmu musiał być genialnym konstruktorem i prawdopodobnie to dzieło, które stworzył, było dziełem jego życia, tak mi się przynajmniej wydaje. Dlatego chyba nie zostało ono spowielone, nie zostało rozpowszechnione, dlatego że nikt nie posiadał odpowiednich umiejętności, by je po prostu odtworzyć. Druga sprawa, że bo tu cały czas mówimy o mechanizmie z Antikityry jako czymś takim, co nie ma odpowiednika, co jest szczytem geniuszu. To jest szczytem geniuszu, tak. Jest szczytem geniuszu, jest szczytem kunsztu i też takiej szczegółowości, dbałości o detale. No ale trzeba powiedzieć, że ta maszyna nie jest... to już tak ostatnie moje zdanie na temat tego, bo troszkę nam się przyciąga dyskusja na temat tego artefaktu. Ten mechanizm nie jest nieomylny, ten mechanizm nie jest doskonały, ultra doskonały. I po trzecie, on de facto nie jest za bardzo praktyczny. Dlatego, że robi bardzo drobne błędy, ale też, jak powiedzieć to tak najprościej i najkrócej, jego istnienie, jak twierdzą badacze z tego projektu do spraw badań mechanizmu z Antikityry, ono ma sens tylko dla określonych szerokości geograficznych. Także nawet gdyby miałoby służyć jako ten starożytny komputer, jako kalkulator, jako kalendarz, to przeniesienie do geologii kontynentalnej nie miałoby sensu. Ale więcej o tym, jak mówiłem, może nie miałoby sensu, tylko nie byłoby tak użyteczne. Ale więcej o tym, jak mówiłem na stronie AMRP Project, na której możecie doczytać na temat mechanizmu z Antikityry. Ale Chris, kiedy mówiliśmy o zapomnianej wiedzy, to tutaj od razu przychodzi na myśl kolejna sprawa. Mapa Piriego Reisa. Mapa pokazująca, że tak naprawdę ktoś kiedyś starał się wykorzystać dawną wiedzę. I ktoś starał się skompilować wiedzę, która była dostępna dawnym kartografom, a przy okazji która to sprawa rozpoczęła trwającą do dziś dyskusję na temat tego, co tak naprawdę pokazuje mapa słynnego turyckiego admirała. Bo są takie teorie, i to są teorie bardzo popularne, które mówią, że on musiał dysponować mapami bardzo dokładnymi, pokazującymi de facto dużą część naszego globu. A jak wiemy, takie mapy nie miały według historyków racji bytu przed epoką wielkich odkryć. A on takie mapy miał, on z takich map korzystał i on z takich map stworzył własną mapę, skompilował, która do dziś jest, która do dziś stanowi zarzewie kontrowersji. Chyba najbardziej dziwaczna teoria, z jaką się spotkałem odnośnie mapy Piriego Reisa, jest taka, że on korzystał z jakichś materiałów, które zostały przekazane przez przybysłów z obcej planety, którzy mieli dokładne mapy satelitarne Ziemi. Czy możesz dodać kilka słów na temat tegoż tajemniczego wytworu, jakim jest mapa Piriego Reisa? Dla mnie jest to jeden, a być może najbardziej niezwykły upart. Z tego względu, że pokazuje coś, co absolutnie nie mieści nam się dziś w głowie, w jaki sposób ludzie
w XVI wieku mogli mieć pojęcie na temat istnienia, o istnieniu na przykład Antarktydy. I na dodatek, na tym fragmencie Antarktydy, który jest przedstawiony na mapie Piry Reisa, jest pokazany ten fragment właśnie ziemi, zdaje się, Królowej Maud, który jest pozbawiony lodu. I przez długi czas uważano, że no jest to była tylko taka fantazja Piry Reisa, że chciał coś umieścić, więc tak to, w taki sposób to oznaczył. Kiedy w latach, zdaje się, 70. zrobiono pierwsze zdjęcia, które pokazywały, jak wygląda ląd pod lodem pokrywającym Antarktydę, okazało się, że mapa Piry Reisa jest dokładnym odzwierciedleniem tego, jak ten ląd wygląda, bez lodu. Czyli tak jakby Piry Reis albo ci, którzy, od których właśnie wziął te informacje, wiedzieli o tym, jak wyglądał ten najbardziej zlodowacony kontynent na naszej kuli ziemskiej w czasach, kiedy na nim lodu jeszcze nie było. Te czasy były wiele milionów lat temu, kiedy Antarktyda nie miała lodu na swoim lądzie. Tymczasem właśnie wszyscy kartografowie z XVI wieku, żaden z nich praktycznie nie mógł mieć żadnego pojęcia, co to jest za ląd i jak on wygląda. Dlatego jest to najbardziej właśnie dla mnie zdumiewający upar. Dlatego nie ma praktycznie żadnego wyjaśnienia i jedynie te super fantastyczne wyjaśnienia mogą dać odpowiedź na to właśnie pytanie, że uzyskał tą wiedzę od kogoś, kto mógł patrzeć na kulę ziemską nie tyle z powietrza, co właściwie z orbity okołoziemskiej. Przede wszystkim, aby móc dostrzec kontynent, a po drugie, by móc dostrzec jego zarys właśnie bez lodu. I oczywiście nie mam tu na myśli tego, że ktoś skontaktował się z Piry Reisem i mu o tym powiedział. Myślę, że Piry Reis, będąc człowiekiem praktycznym, znakomitym kartografem, on sam na tej swojej mapie ma tam szereg notatek, między innymi niektóre z nich wskazują, że korzystał na przykład z map Kolumba. Kolumb sam posiadał kilka tajemniczych map, które właśnie trzymał w ukryciu i nie chwalił się przed innymi, na których były zarysy lądów, o jakich w tamtych czasach nikt nie miał pojęcia. Także można jedynie, szukając źródeł, skąd Piry Reis i jemu podobni kartografowie w tamtych czasach mieli te swoje informacje, no to myślę, że te informacje właśnie znów gdzieś były najprawdopodobniej ukryte w aleksandryjskiej bibliotece. Aleksandryjska biblioteka, jak wiemy, spłonęła, no i panuje taka opinia, że spłonęła w niej cała wiedza, jaka była w niej zawarta. Ale zanim do tego doszło, wiele z tych właśnie zwojów papirusów wyniesiono z biblioteki i co jakiś czas, nawet i dziś, pojawiają się one w różnych zakątkach ziemi, najrozmaitszych zbiorach. Wiele z nich przechowano właśnie w świecie arabskim, ponieważ Piry Reis był Turkiem, był częścią kraju, który był wówczas Imperium Otomańskim, więc również był Mahometaninem, wyznawał islam, więc był w tej sferze kulturowej, miał dostęp do wszelkich zasobów, jakie Imperium Otomańskie zgromadziło, więc mógł właśnie mieć dostęp do map, które właśnie gdzieś zostały wyniesione właśnie z Biblioteki Aleksandryjskiej. Stąd mógł mieć tą swoją wiedzę. Także nie należy zapominać, że Imperium Otomańskie leżało dokładnie na samym środku jedwabnego szlaku pomiędzy Chinami a Europą, gdzie przenoszono nie tylko towary, ale także i wiedzę z jednej na drugą stronę. Turcy to w jakiś sposób kontrolowali i mieli dostęp do informacji, które posiadali Chińczycy. A jak wiadomo, Chińczycy sami dokonali szeregu wypraw eksploracyjnych dookoła świata, najrozmaitsze jego regiony, potężną flotą, którą stworzono właśnie do tego celu. I między innymi dopłynęli do takich lądów jak Australia czy Nowa Zelandia i być może nawet dopłynęli do Antarktydy. I być może to właśnie oni nanieśli fragment jej wybrzeża na mapę. Dziś jest to informacja nie do końca potwierdzona, ale wiele na to wskazuje, że technologicznie byli w stanie tego dokonać. Chociażby z tego powodu, że
statek Kolumba, który dopłynął do Ameryki i go oficjalnie odkrył dla świata, był w porównaniu do chińskich okrętów jak niewielka szalupa w porównaniu do żaglowca darmodzieży na przykład. Taka była różnica i skala w eksploracji, jaką dokonywali właśnie Chińczycy, a Europejczycy, którzy później wzięli dla siebie wszelkie zaszczyty związane z odkryciami i odkryli coś, co było powszechnie znane dużo, dużo wcześniej. Także i w starożytności najprawdopodobniej. Także naniesione lądy na mapie Piri Reisa jest to coś niezwykłego właśnie, jeśli popatrzymy z tej perspektywy. Jeśli właśnie popatrzymy na fakt, że naniesiono część wybrzeża Brazylii, która była teoretycznie oczywiście nieznana w tamtych czasach. No i rzecz najbardziej sensacyjna, no to właśnie fragment wybrzeża Antarktydy, którą odkryto dopiero w XIX wieku. Nie miano pojęcia o istnieniu tego lądu przez bardzo, bardzo długi czas, ale nie miano pojęcia tylko w naszym kręgu kulturowym. Nasz krąg kulturowy jest kręgiem bardzo dziwnym, jest opętanym taką ideą tajemniczości, wyjątkowości, zachowania wszystkiego dla siebie, nie dzielenia się tym, co się zdobywa, po to, że nawet jeżeli się z tego nie skorzysta, to żeby nikt inny nie znalazł zastosowania jakiegoś właśnie dla siebie. Tak było właśnie w przypadku odkrycia Ameryki, kiedy dziś już właściwie nie ma wątpliwości, że Kolumb nie był pierwszą osobą w Ameryce, że podróże do Ameryki z Europy trwały i to dość intensywnie, że Amerykę odwiedzali templariusze, że templariusze nie byli kimś niecodziennym na przykład na Karaibach czy nawet w Meksyku, bo kiedy na przykład zbadano srebrne monety, które templariusze używali do wymiany bankowej, jaką stworzyli w średniowieczu, okazuje się, że ten skład srebra, jaki jest w tych monetach, jest identyczny z tym, jest identyczny ze składem srebra właśnie w pokładach tego kruszcu w Meksyku. Oczywiście w tamtych czasach nikt nie miał pojęcia o istnieniu Meksyku, także na tej podstawie zakładam, że informacja ta była absolutnie tajna i utrzymywana właśnie w ścisłej tajemnicy do momentu, aż kiedy można było takie odkrycia dokonać, oficjalnie oczywiście, dla nas wszystkich maluczkich szaraczków. I dlatego właśnie Piri Reis i jego mapa, która cudem przetrwała do naszych czasów, no był właśnie kimś, kto będąc poza tym kręgiem, będąc jednocześnie reprezentantem rywalizującego z chrześcijaństwem Imperium Muzułmańskiego, Imperium Otomańskiego, mógł, czy był jakimś alternatywnym miejscem, gdzie tego typu historie można było nie tylko przechować, ale również i rozwijać. Dlatego jego mapa jest niezwykle cenna. Takich map jest kilka na świecie, które właśnie pokazują niepokojące zarysy niepokojących kontynentów. Jest co najmniej 4 mapy, które zostały stworzone w kręgu europejskim, które właśnie pokazują zarysy lądów, które teoretycznie nie powinny być znane, które już w tamtych czasach były upsartami. Między innymi Kolumb posiadał mapę, którą ukrywał przed wszystkimi i właściwie do dziś nie wiemy, jaką mapę on posiadał, co miał do swojej dyspozycji. Wiemy jedynie, że czwarta krucjata, która zamiast zaatakować Egipt i odciąć drogi zaopatrzenia do Ziemi Świętej, gdzie walczyli krzyżowcy, uderzyła na Konstantynopol, co było kompletnym nieporozumieniem jakimś z punktu widzenia historii. Nikt dokładnie nie potrafi tego zrozumieć, a być może cel był właśnie taki, aby móc właśnie przejrzeć zasoby biblioteki w Konstantynopolu i tam znaleźć brakujące informacje na temat właśnie lądów po drugiej stronie oceanu, lądów i ziemi nieznanej. I być może właśnie część tych informacji zdobył także Piri Reis z tego względu, że Konstantynopol w końcu upadł pod turecką nawałą, został splądrowany, dziś nazywa się Stambuł oczywiście, no i biblioteka przeszła na własność sułtana i ktoś taki jak Piri Reis miał pełen dostęp do jej zasobów. I właśnie na ich podstawie mógł stworzyć swoją mapę, którą, jak wspomniał Piotr, jest kompilacją. Dziękuję. Istnieje druga grupa przedmiotów, które są jeszcze bardziej kontrowersyjne. Chodzi mianowicie o przedmioty nieznanego pochodzenia i przeznaczenia, mające, zdaniem niektórych, być śladem technologii pozaziemskiej. To między innymi
artefakt z nadważki czy artefakt z ajut, a także słynne sprężynki znajdowane w kilku miejscach w Rosji. Co możecie na ten temat powiedzieć? Nie wiem, czy jest już z nami Piotr? Jesteś? Jestem. Tak, to jest zupełnie inna kategoria, bo mówiliśmy o mechanizmie z antyfiltry, mówiliśmy o mapie Piliego Rejsa, a tak naprawdę jest jeszcze kolejna grupa przedmiotów, znalezisk, artefaktów, które sugerują nam, w przeciwieństwie do tych pierwszych, które mówiły, że ludzie posiadali dawniej bardzo zaawansowaną wiedzę, która została zapomniana, do czego, o czym żeśmy już mówili. A te artefakty, o których mowa teraz, one nam sugerują, że Ziemia jednak mogła zostać odwiedzona przez przedstawicieli obcej cywilizacji z zaawansowaną techniką, którzy tutaj po prostu coś zgubili. Ja jeszcze przerwę na chwilę, bo tutaj pojawia się bardzo dużo pytań. Do niektórych byśmy się próbowali w jakiś sposób odnieść, niektóre są bardzo ciekawe. Pytacie nas między innymi o niektóre artefakty, jak kamienie dropa i tak dalej, i tak dalej. Wiedziałem, że ta debata się tak skończy, że pewnie dojdziemy do połowy i zostanie nam na następny tydzień, ale zobaczymy. Te artefakty, o których mowa będzie teraz, one wskazują, jak mówiłem, że mogła wylądować tutaj cywilizacja, której przedstawiciele coś zgubili. Dlatego, że trudno te przedmioty powiązać z jakąkolwiek kulturą archeologiczną. Poza tym one mają dość bogaty skład chemiczny. Są tworami, które mogły powstać dopiero niedawno, ze względu między innymi na skład stopów, z jakich zostały wykonane. Odnosi się to między innymi do artefaktu z nadważki. Ważki, czyli rzeki w Rosji. Ta historia jest bardzo krótka, bo w latach 70. po prostu rybacy bodajże z tej rzeki znaleźli taki przedmiot w kształcie metalowej bryły. Co się okazało? To znalezisko miało bardzo dziwny skład, dziwny kształt. Szybko przekazano je do kolejnych instytutów, które nie potrafiły powiedzieć, czym ono tak naprawdę jest. Pojawiły się bardzo różne hipotezy, mówiące między innymi, że znalezisko z nadważki jest to metal nieznanego pochodzenia, taki, którego nie da się na ziemi podrobić i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście włączyła się w to społeczność paleoastronautyczna. Okazało się jednak dość szybko, że znalezisko z nadważki to po prostu tak zwany mishmetal, czyli taka mieszanina stop metali ziem rzadkich wykorzystywanych w hutnictwie. On się składa między innymi, on ma bardzo bogaty skład, dlatego mogło zmylić metalurgów, którzy chyba nie znali się dobrze na swojej robocie. Taki mishmetal zawiera między innymi metale ziem rzadkich, czyli cer, lantan, neodym, azodym i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mówię właśnie o mineralu. Podobnie było w przypadku znaleziska z nadważki. Ono miało zresztą taki charakterystyczny dla mineralu kształt, przypominający nieco brykiet węglowego. No i cała sprawa została szybko zamknięta, chociaż ona krąży do dziś w różnego rodzaju opracowania i w literaturze można się natknąć na właśnie takie sugestie, że nadważką znaleziono wtedy coś ważnego. I niestety nie. Ale już w kolejnych latach w Rosji natykano się na coś bardzo, bardzo kontrowersyjnego. Tak naprawdę o tej sprawie wiadomo równie niewiele. A chodzi o tajemnicze sprężynki. Te sprężynki znajdowano głównie na dalekim wschodzie Rosji. Pojawiają się takie koncepcje, pojawiają się takie głosy, że wykopywano je również w wielu miejscach Syberii. Czym są te zagadkowe sprężynki? To są niewielkie przedmioty, mierzące od kilku centymetrów do kilku milimetrów długości. Przypominają właśnie sprężynki. Co ciekawe, znajdowane są one
bardzo głęboko pod powierzchnią Ziemi. Owe sprężynki składają się między innymi w dużej mierze, w dużej mierze się składają z metali takich jak molibden, jak wolfram. I okazuje się, że niektórzy datują je na kilkaset tysięcy lat. Oczywiście one nie mogły powstać w sposób naturalny, gdyż są artefaktami. Wyglądają jak fragmenty jakichś niewielkich maszyn, jak fragmenty żarówek niekiedy, jako te sprężynki z żarówek. Nawet niektórzy twierdzili, że są to owe druciki z żarówek, dlatego że część z tych sprężynek składa się głównie z wolframu. Ale tak naprawdę nikt nie udzielił takiej stuprocentowej odpowiedzi, co to może być. Jak mówiłem, głównie znajduje się je na obszarach tak zwanego Uralu Polarnego. Tam właśnie poszukiwacze złota wielokrotnie na początku lat 90., no jeszcze w tym końcowym epoce, w końcowym okresie istnienia Związku Radzieckiego, donoszono o tych znaleziskach. Ostatnio pojawiły się też z innych miejsc doniesienia, między innymi z Czukotki. No i pytanie, co to może być? Czy rzeczywiście natrafiono na jakieś złomowisko, śmietnisko obcej cywilizacji, która wylądowała na Ziemi i zostawiła po sobie jakieś pozostałości? Czy tak na przykład te tajemnicze sprężynki to są pozostałości po fabrykach albo jeszcze stalinowskich, tych z czasów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, albo tych, które istniały w czasach ZSRR późniejszego, no ale które z jakichś powodów zostały potem zwinięte i zlikwidowane, a resztki postanowiono zakopać w ziemi. Tutaj krytycy tego drugiego podejścia twierdzą, że no cóż, sprężynki znajdowane są w miejscach, w których no noga ludzka czasami nie powstała, a już nie mówi nikt o ingerencji żadnej w terenie. Poza tym, tutaj Walery Dwużylny, który zajmował się badaniem tych sprężynek, on jest przekonany, że nie dałoby się ich wykonać w warunkach ziemskich, chociaż tutaj zdania są podzielone. Co jeszcze można dodać w kwestii sprężynek? Pojawia się taka hipoteza na przykład, że tutaj niektórzy, jak to bywa niestety w tych rosyjskich źródłach, troszeczkę przesadzali. I tak naprawdę, że te sprężynki to jest jakiś humbug, bo one rzeczywiście w większość tych materiałów na ich temat no, pochodzi z jakichś głębin internetu i nikt nie jest w stanie sprecyzować skąd. Nikt nie jest w stanie podać dokładnych wyników tych badań. To też jest niestety problem, no ale wszystko wskazuje, że te sprężynki jednak istnieją. A co tam robią? Nie mam pojęcia. Osobiście skłaniałbym się raczej do jakiejś hipotezy, iż są to fragmenty, no nie wiem, odpadów z fabryk, czegoś takiego, gdyż trudno mi uwierzyć, by obca cywilizacja przyjeżdżając na Ziemię robiła sobie tutaj składowiska swoich odpadów i to jeszcze w takiej formie. Chociaż musimy pamiętać, że Paul Davies, znany fizyk angielski, twierdzi, w zasadzie myśmy się powinni skupić jako cywilizacja na poszukiwaniu takich miejsc, które mogą być właśnie tego rodzaju złomowiskami, śmietnikami cywilizacji, które odwiedziły nas w odległej, zamierzchłej przeszłości. Ale jest też jeszcze trzeci artefakt i on jest najbardziej kontrowersyjny, bo z jednej strony jest bardzo ciekawy, z drugiej strony jednak historia jego znalezienia też budzi pewne wątpliwości. Chodzi o tak zwany twór z Ajut w Rumunii. I on został znaleziony przez robotników na początku lat 70. w pobliżu rzeki. Wyglądało to tak, że oni po prostu kopali, przeprowadzali jakieś prace i rzekomo, bo niestety ta historia też nie jest w 100% potwierdzona, oni wyciągnęli z wykopu kości jakiegoś zwierzęcia
jakiegoś prasaka, prawdopodobnie mamuta, nie pamiętam już. W każdym bądź razie zaraz obok znaleźli taki bardzo solidny przedmiot z aluminium. I co się okazało? Przedmiot ważył jakieś 2 kilo. Przypominał wielki cekin, jakby przyczłap, troszkę przypominał siebie. Przepraszam bardzo Piotrze, coś ci się połączenie popsuło, coraz gorzej cię słychać, strasznie masz zniekształcony głos. Mogłeś coś tam sprawdzić, czy... Mówiłem o artefakcie z Ajur, on został znaleziony właśnie przez rumuńskich robotników po miasto Mileszcz. W latach 70. wyciągnięty po prostu taki kawał metalu, aluminium, który przypominał troszeczkę siekierę, troszeczkę jakiś taki, no nie wiem jak to określić, bo trudno tak naprawdę powiedzieć, co to mogło być. W każdym razie jedno jest pewne, że to jest jakiś przedmiot, że on ma nawiercone otwory, ma konkretny, nienaturalny kształt i musiał do czegoś służyć. On się składa w 89% z metalu, który został, którego tutaj sposób produkcji opanowano względnie niedawno i on się nie mógł w żaden sposób znaleźć obok kości jakiegoś prehistorycznego zwierzęcia. Stąd pojawiło się takie przypuszczenie, że ten artefakt Ajud jest takim łapką lub kawałkiem lądownika pojazdu kosmicznego, który kiedyś tam wylądował, on sobie tą łapkę, tą stopkę urwał. Nawet są takie rysunki w internecie, że widać, iż jest jakiś obcy próbnik, jest nóżka, no i jest ta stopka i tą stopką ma być właśnie artefakt Aju. No i ten nieszczęsny próbnik sobie tą nóżkę urwał, tą stopkę oderwał i ona gdzieś tam padła i on leży do przyrodnicy. No problem w tym, że jest to problematyczne. A co co najbardziej jest problematyczne, no to, że nie mamy w 100% pewności, że ta historia, którą przekazali robotnicy, o której wszyscy mówią, czyli ten fakt znalezienia go w wykopie, jest prawdziwa. I w zasadzie na tym się sprawa kończy. Bo to jest ciekawe, można sobie znaleźć zdjęcia, można pewnie zobaczyć ten artefakt ciągle w muzeum, no ale nikt nie wie, w jaki sposób on tak tam trafił i czy to rzeczywiście nie jest coś, co zostało tam na miejsce podrzucone tylko po to, żeby wywołać jakiś skandal czy sensację. No bo z drugiej strony ta hipoteza z tą łapką, z tym spornikiem, kawałkiem spornika też nie wydaje mi się bardzo przekonująca. Dziękuję. Jeszcze tu można by dodać do tych rosyjskich odkryć z dziwnymi metalami tą historię z Władywostoku, gdzie odnaleziono fragment koła zębatego w pokładach węgla, które ustalono, że powstały 300 milionów lat temu. Okazało się, że ten fragment koła zębatego tam istnieje, jest niemalże z czystego aluminium, ma tylko kilka procent magnezu w sobie. Zbadano je w Sankt Petersburgu w Instytucie Fizyki Jądrowej, więc bardzo poważni naukowcy to zbadali. I oczywiście, no, jak wytłumaczyć coś takiego? No bo coś ciężko jest podrzucić do kopalni o takich pokładach, gdzie właściwie praktycznie w tej chwili maszyny prowadzą wydobycie, no i właściwie jest więcej kłopotu z takim znaleziskiem niż pożytku. Jednak no, zdecydowano się o tym w Rosji rozmawiać. Tak jak powiedziałeś, Piotrze, w Rosji są bardziej otwarci na takie tematy. I myślę, że najciekawsza opinia to była taka, że ten fragment koła zębatego niekoniecznie musi być czymś, co zostało stworzone przez człowieka. Być może jest to po prostu wytwór naturalny, który właśnie powstał w takiej, a nie innej formie. Przypomina koło zębate, ale nim tak naprawdę nie jest. Jest właśnie efektem najrozmaitszych geologicznych zjawisk, które do tej pory nauka do końca nie rozumie. I na przykład, kiedy wspominałeś o tym znalezisku w Rumunii, jest to w Ajut, jest to w rejonie Kluj, a Kluj z kolei jest słynny z najrozmaitszych dziwactw właśnie geologicznych. I między innymi najrozmaitsze twory kamienne, tam podobno ziemia rodzi kamienie.
tworzone są te właśnie konkrecje wręcz jako przepiękne, niezwykłe, nowoczesne rzeźby, które potrafią w ciągu kilku lat osiągnąć średnicę kilku metrów. Potrafią narastać na sobie i tworzyć najrozmaitsze, właśnie najdziwaczniejsze, najbardziej fantastyczne kształty. Jest to coś absolutnie niezwykłego, ale jednocześnie w swojej niezwykłości jest częścią naturalnego cyklu i naturalnych praw przyrody, jakie funkcjonują właśnie w ziemskiej geologii, która poddawana jest najrozmaitszym wpływom. Jest to nie tylko wpływ tego, co znajduje się w tej ziemi, bo znajdują się najrozmaitsze gazy, metale, różne składniki mineralne. Jest to oczywiście jeszcze ciśnienie, temperatura, jest to oczywiście pole magnetyczne z jądra ziemi, ale do tego dochodzi jeszcze dodatkowo, dochodzi jeszcze energia ta kosmiczna, które już kompletnie nie rozumiemy, jak działa. Wiemy, że funkcjonuje, starożytni sobie zdawali z tego sprawę, że funkcjonuje, stąd ta obsesja astronomią i astrologią w naszej kulturze, która trwa praktycznie od samego początku jej istnienia. I wiemy, że te zjawiska, które rozgrywają się w kosmosie, mają wpływ na to, co dzieje się w Ziemi i co tworzy się w Ziemi. Między innymi cała alchemia była na tym oparta, żeby można było dokonać transmutacji właśnie nie tylko w określonych warunkach fizycznych, ale jednocześnie musiały być spełnione pewne warunki kosmiczne. W jaki sposób ta energia kosmiczna musiała przepływać, aby coś się dokonało. Przez oczywiście długi czas uważano alchemię za pseudonaukę, aż do momentu, kiedy okazało się parę lat temu, że tak naprawdę da się dokonać transmutacji ołowiu w złoto, czyli praktycznie spełni się mokry sen wszelkich alchemików. Czyli jest to prawda, jest to możliwe. Dokonano tego w Instytucie Naukowym, co pokazało, że zjawisko jest możliwe także do zastosowania na skalę wręcz masową i można wręcz praktycznie doprowadzić do sytuacji, kiedy coś takiego będzie produkowane. Dlatego właśnie znalezienie czegoś niezwykłego, jak to na przykład w ajut, ten przedmiot dziwaczny aluminiowy w ajut, czy to kółko zębate w węglu w Rosji, mogło być właśnie czymś takim. Po prostu cudem czy dziwem natury, który powstał w taki, a nie inny sposób, bo nawet załóżmy, że coś tam się rzeczywiście działo i wylądował jakiś statek dziwaczny z innej planety i zgubił kawałek tego właśnie aluminiowego koła zębatego, no to znalezienie go graniczy z cudem, to raz, a dwa, jeżeli coś takiego rozgrywałoby się częściej, czy działoby się częściej, powinniśmy znaleźć coś jeszcze, coś dookoła, coś, co wskazywałoby na jakąkolwiek infrastrukturę, jakiś jeszcze kawałek innego śmiecia, czy może czegoś dodatkowego. Natomiast tutaj mamy do czynienia z czymś absolutnie wyjątkowym, pojedynczym, jedynym w swoim rodzaju, co swoim wyglądem coś tam sugeruje, ten przedmiot jeszcze z ajut, który wyglądał trochę jak klina, trochę jak siekiera, być może był nawet wykorzystywany jako siekiera, że był już znaleziony wcześniej i ktoś korzystał z niego jako jak z siekiery, dlatego że jest tam na nim trochę tych śladów najrozmaitszych, że ktoś z nim coś próbował robić, coś się tam działo, bo widać ślady właśnie różnych uderzeń, zadrapań, wgniecień. Także być może właśnie mamy do czynienia z czymś, co jest produktem, efektem procesu geologicznego, podobnie jak te sprężynki. A jednocześnie my w naszej podejrzliwości interpretujemy to jako coś, co nie może powstać, bo nie znamy sposobu, jak to może powstać, a jednocześnie przypisujemy to w takim razie albo jakiejś bardzo wyrafinowanej cywilizacji, która istniała na długo przed nami, albo oczywiście kosmitom. Ale jak przyjmiemy tego typu dwa wyjaśnienia, to w takim razie zmieści się w nich absolutnie wszystko. Wszystko możemy wyjaśnić kosmitami, wysoko rozwiniętą cywilizacją wiele milionów lat temu, która mogłaby żyć na Ziemi. Wówczas praktycznie wszelkie badania mogą ustać, ponieważ taka akceptacja po prostu wszystko wyjaśnia. Dzięki. No właśnie, z drugiej strony trudno mi byłoby uwierzyć, że twór zajut jest jakimś tam wytworem geologicznym, podobnie jak sprężynki. Wydaje mi się, że tutaj działa jakiś trzeci czynnik. Ja się zgadzam, że istnieje na świecie wiele przedmiotów, domniemanych artefaktów, które tak naprawdę są tworami geologicznymi. Wspominałeś tutaj m.in. słynne kule z Klerksdorf,
w Afryce Południowej, znajdowane chyba w każdej książce poświęconej zakazanej historii. To są te słynne kule kamienne z takimi często pierścieniami wokół, które są uważane za artefakty. I znaleziono oczywiście głęboko pod ziemią, nikt nie umie tego wytłumaczyć. De facto nikt tych kul do tej pory tak za bardzo nie badał. I one nawet po takiej analizie wzrokowej, nawet laik, ktoś, kto nie jest geologiem, przeglądając archiwum fotograficzne innych konkrecji i innych form, łatwo zauważyć to podobieństwo. Także rzeczywiście no, tematyka oparć jest bardzo, bardzo kontrowersyjna, ale z drugiej strony zawiera często bardzo bardzo, bardzo ciekawe wątki. Powrócę może jeszcze do jednego znaleziska, o które ktoś pytał tu na czacie, do tego słynnego procesora w kamieniu, o którym pisano chyba rok temu, czy półtora, albo więcej. Pamiętacie Państwo, to był taki krótki kamień wyciągnięty z rzeki, a na nim było coś, co wyglądało no troszeczkę jak znaczek pocztowy, troszeczkę jak procesor, troszeczkę nie wiem jak co innego. Okazało się, że była to po prostu skamielina, liliowiec odbity w tym kamieniu, nic to nie miało wspólnego z tymi wszelkimi dziwnymi hipotezami. No ale z drugiej strony mamy przecież takie znaleziska jak te, o których za chwilę będziemy mówić. Chris, bo tutaj jeszcze mówiliśmy tutaj o tych znaleziskach no podobnych chociażby do tworu z Ajut. Czy przychodzi ci na myśl coś takiego ze Stanów Zjednoczonych? Bo pojawiło się pytanie na czacie dotyczące kryształowych czaszek, czyli tematu, który był przerabiany i którego powoli chyba mamy wszyscy troszeczkę dość. I tutaj jeden z naszych użytkowników, już zapomniałem, który pytał właśnie, czy do opac możemy zaliczyć kryształowe czaszki? Myślę, że możemy, dlatego że mają tą samą proweniencję jak te wszystkie inne znalezione artefakty, które nie pasują do rzeczywistości, dlatego że nie wiemy dokładnie kto, co, jak i kiedy, z czym to powiązać. W jaki sposób jest to opart, ponieważ tak, kwarcu nie jesteśmy w stanie zbadać, kiedy powstał, kiedy został obrobiony, gdzie leżał i ile ma lat. Więc stwierdzenie, że został znaleziony tu czy tam, praktycznie przez kogoś, bez innych dowodów, no, nie posuwa tej całej sprawy, utrzymuje ją za tą kurtyną tajemniczości. Myślę, że na niekorzyść tego jest, przemawia tego fakt, że jest wokół nich jeszcze dodatkowo ta kontrowersyjna otoczka. O ile znajdziemy coś niezwykłego, co przypomina nam jakąś technologię, jest to nam o wiele łatwiej zaakceptować, niż gdy znajdziemy coś, co jest raczej dziełem sztuki, powiedzmy też w cudzysłowie, którym jest na przykład czaszka i w tym momencie my sami nie bardzo rozumiemy jej funkcji i działania, ponieważ tego typu narzędzia nie są czymś powszechnym w historii, jakiej znamy. Jeżeli cofniemy się o 4-5 tysięcy lat wstecz i przeanalizujemy to, co się wydarzyło, przeanalizujemy życie tych ludzi, co wiemy dziś na ich temat, a wiemy dość sporo, okazuje się, że tego typu rzeczy jak czaszka kryształowa mogła mieć jeśli miała związek jakiś z, powiedzmy, z religią, z jakimiś tajnymi obrzędami, nie mogła być częścią technologii w naszym dzisiejszym rozumieniu. Także tego typu historie, że czaszki znajdowane są takie jak na przykład ta słynna czaszka znaleziona w Belize, czaszka Hedgesa. Uważam, że są to typowe ściemy, które mają wywołać właśnie jakąś atmosferę sensacyjności, a jednocześnie być może zatrzeć ślady rzeczywistych źródeł powstania tej czaszki, czy skąd ona została przywieziona i tak dalej. Zwłaszcza, że wśród tych najrozmaitszych wykopalisk, które prowadzone są w świecie Majów, prowadzone są w Ameryce Środkowej, a jest ich wiele tych wykopalisk, są te wykopaliska bardzo profesjonalnie przez wiele światowych uniwersytetów. Nie znaleziono nawet czegoś, które zbliżone byłoby nie tylko jakością, ale i formą do tego, co właśnie znaleziono w Belize, w Labantum. Także
tu kryształową czaszkę uważam za właśnie niestety ściemę. I tych ściem, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, jest wiele. Jak pewnie pamiętacie westerny, nie wiem, czy ktoś z naszych słuchaczy pamięta jeszcze westerny z Johnem Wayne'em i innymi super kowbojami z tamtych czasów, to zazwyczaj w takich filmach pojawiał się ktoś, kto sprzedawał snake oil, czyli olej z węża, i miało to być panaceum na wszystko. I to był sprytny farmaceuta, który sprzedawał kolorowaną wodę, czasami trującą, która miała wyleczyć ze wszelkich chorób i jednocześnie przynieść szczęście. To był jeden sposób na zarabianie pieniędzy. Innym sposobem na zarabianie pieniędzy było właśnie, jest właśnie tworzenie artefaktów, które teoretycznie nie pasują do naszej cywilizacji, do naszej kultury, jednocześnie wskazują, że coś innego działo się w Ameryce. Ja mam absolutnie głębokie przekonanie, że Ameryka, jaką my dziś rozumiemy, jej przeszłość nie jest taka, jaka byłaby w rzeczywistości. Wiele wskazuje, że była zupełnie inna od tego, jak ją opisują podręczniki, ale na przykład rzeczy, czy w ogóle artefakty, w cudzysłowie tym razem, które pokazują, że działy się takie historie, jak na przykład ludzie ganiający za dinozaurami, bo w jednym przypadku w Teksasie znaleziono ślady dinozaurów i ślady ludzkie obok siebie, co wskazuje, że ludzie i dinozaury żyły w tym samym czasie. Okazuje się być zwykłą ściemą robioną dla pieniędzy. I podobnie jest z wieloma innymi. Myślę, że to, co wskazuje na to, że jest to ściema, a nie coś prawdziwego, co należy traktować serio, jest fakt tego absolutnej wyjątkowości i unikalności. Jeżeli nie ma nic więcej dookoła, jeżeli nie ma nic, co by w jakiś sposób, chociażby nawet blady, sugerowało, że jest to część większej całości, wówczas możemy mieć pewność, że jest to zwykła ściema. Jeśli chodzi o te ślady właśnie dinozaurów i ludzi, dinozaurów ślady rzeczywiście były prawdziwe, przynajmniej przez jakiś czas, odkryte przez niejakiego pana Adamsa, który był zdolnym rzeźbiarzem, ponieważ wiedział, jak się włada meslem, on wydobywał te ślady, wykuwał je ze ściany i sprzedawał po $30 za sztukę. Były to czasy ciężkie w Stanach, bo to była głęboka recesja. I w końcu tych śladów zaczęło brakować, a pieniędzy ubywać, więc będąc też zdolnym rzeźbiarzem, pan Adam zaczął rzeźbić je ze sobą. I ludzkie, i dinozaury, bo ślady ludzi i dinozaurów razem ze sobą na jednym kawałku kamienia szły znacznie lepiej za wyższe pieniądze. I w ten sposób przez długi czas, a nawet niektórzy do dziś uznają, że właśnie, że jest to dowód na to, że dinozaury i ludzie żyły w tym samym czasie i co miało być właśnie zostawione jako ślad w Teksasie. Kiedy dziś ogląda się te jego produkcje, są bardzo, bardzo przekonywujące. Był absolutnie wybitnym talentem, ale spożytkował swój talent właśnie dla swojego własnego celu, żeby zarobić trochę pieniędzy, jednocześnie właśnie dokonując takiego zamieszania w nauce, w odkryciach. I to jest jeden z kolejnych elementów, który sprawia, że ja bardzo podejrzliwie traktuję tego typu znaleziska. Zwłaszcza, że jeśli chcieć myśleć o czymś niezwykłym, co wydarzyło się w historii Ziemi, nie trzeba patrzeć na te drobiazgi. Wystarczy popatrzeć na duży obrazek, na te wielkie cywilizacje, na cywilizację Egiptu, Sumeru, na tego, na czym budowali Inkowie, na Pumapunku. To są miejsca, które pokazują nam, że przeszłość nasza wyglądała znacznie inaczej, była bardzo zaawansowana i mamy to w olbrzymiej ilości, w olbrzymiej skali. Dlatego tego typu historie jak sprężynka tu, czy kółko zębate tam są dla mnie nieprzekonujące i mam wrażenie, mimo że nie mam dowodów na to, że bardziej są one, mają bardziej takie źródło proste i nieskomplikowane i raczej naturalne, czy są powiedzmy oszustwem, niż są rzeczywiście prawdziwym elementem czegoś, co miało miejsce w przeszłości. Do tej pory poruszyliśmy tematy kilku odkryć, kilku znalezisk, które pokazywały, że istnieją na Ziemi znaleziska, które trudno przyporządkować, ale z drugiej strony one same sobie rodzą ogromne problemy. Przedmioty takie jak mechanizm z Antigitry czy mapa Piry Grace'a niewątpliwie istnieją i niewątpliwie były wykorzystywane. I co do nich nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast rzeczywiście Chris ma rację, że szereg znalezisk, o których jeszcze będziemy mówić, już takie wątpliwości rodził, prawda? To znaczy sugerowało to, że historia
sensacyjna, w niejednym przypadku została do tego przedmiotu dorobiona. I miała ona na celu przyciągnięcie uwagi, często wsparcie jakichś hipotez, często wsparcie jakiejś książki. No ale jest też takie bardzo interesujące znalezisko, Chris. Rurus Baigong. Rurus Baigong z Chin, w ogromnym kompleksie górskim w skale widnieją rury żelazne, tak samo na brzegiem jeziora, które jest położone obok, wystają one z ziemi, zardzewiałe, zadziwiająco regularne, ciekawe. Też pozostaje pytanie, bo to też jest temat bardzo mało zbadany. Czy te rury z góry Baigong to kolejny przykład konkrecji, czy może ten złoty graal, którego wszyscy szukamy? Bo tak naprawdę rury z Baigong nie zostały, może one zostały zbadane, tylko my mamy bardzo skąpe informacje na ich temat. Czyli swoim zdaniem, skąd się one wzięły i to rzeczywiście może być element większej zagadki niż tylko zagadki naturalnej. Jest to rzeczywiście niesamowicie ciekawa rzecz. I ona ewoluuje oczywiście. Oczywiście zaczęło się super sensacyjnie, kiedy odkryto te rury. Rury okazały się być żeliwne. Na dodatek są, kiedy określono mniej więcej wiek, kiedy one mogły powstać, okazało się, że było to 150 tysięcy lat temu, bo są tak wkomponowane w teren dookoła siebie. I oczywiście zaczęło się od spekulacji, że był to taki pit stop, czyli miejsce, gdzie sobie na piknik lądowali kosmici, no i tam sobie na pewno w chłodnicy uzupełniali coś z tego wody, z wody jeziora tego Tosson, które znajduje się u podnóża tej góry. I rur jest tak dużo, że nie ulega wątpliwości, że no, coś tu jest na rzeczy, coś tu się wydarzyło, że być może zostało ono zrobione w sposób sztuczny. Ci, którzy próbują zachować ostatek tego zdrowego rozsądku, usiłują powiedzieć, że jest to taki rodzaj skamieliny, że są to korzenie drzew, ponieważ kiedy popatrzeć na te rury, one przypominają w jakiś sposób korzenie drzew. I że są to skamieliny po tych właśnie drzewach i one w jakiś właśnie taki poprzez jakąś taką transformację, jaka zachodzi w ziemi geologiczną, zamieniły się po prostu w żeliwne rurki. Po prostu połączyły w sobie szereg metali, tworząc coś podobnego do dzisiejszego żeliwa. Oczywiście zdumiewające jest to, że wiele z nich jest ciągle drożnych. Zdumiewające jest też to, że cała struktura wokół góry Baigong, cały teren jest jedyny w swoim rodzaju. Obok jeziora Baigong znajduje się jezioro Tosson, a obok niego znajduje się bardzo podobne jezioro. Jezioro Tosson jest jeziorem słodkowodnym, natomiast obok znajduje się jezioro wypełnione wodą słoną. Bardzo podejrzany, dziwny cud natury. Na dodatek na górze Baigong znaleziono ślady, które wskazują, że istniała tam jakaś budowla i niektórzy uważają, że istniała tam piramida. I jeśli istniała tam piramida, to być może jest to historia wiele bardziej prozaiczna, niż by nam się wydawało, bo my szukamy tutaj pozaziemskiej cywilizacji, szukamy niezwykłych twórców tych rurek, które są faktem, rzeczywiście istnieją. Można je obejrzeć. Nie są prawdopodobnie, nie jest to miejsce zbyt gościnne turystycznie, ale miejsce to odwiedziło już szereg naukowców. W internecie są setki zdjęć tych starożytnych rurek. I teraz przez długi czas była to historia bardzo kontrowersyjna, aż do ostatniego czasu. Dla mnie też była oczywiście bardzo kontrowersyjna, wcale nie uważam się za lepszego czy mądrzejszego niż inni, ale ostatnio szukam teraz tutaj gwałtownie nazwiska. Niestety starość, nie radość. Z głowy wylatują na rozmaite rzeczy. Nazwiska autora, który stworzył najnowszą koncepcję tego, po co zbudowano piramidy, czyli praktycznie jedno z najstarszych pytań, jakie sobie zadajemy,
widząc te niesamowite majestatyczne budowle. Zadają to sobie ludzie od tysięcy lat. Nikt do tej pory nie wpadł na właściwy pomysł. I ten pan, które nazwisko zaraz znajdę, w tych książkach mi się to wszystko już gubi dookoła mnie. Straciłem nad tym kontrolę, mam inwazję książek. Z zewnątrz jest inwazja wody, jak woda zacznie tu wpływać, to będzie po książkach i po problemie. Ale ten pan właśnie wymyślił taką koncepcję, że piramida była, nie była żadnym lądowiskiem dla UFO, nie była jakimś niezwykłym reaktorem atomowym, a była zwykłą pompą wodną, że działała jak pompa wodna. I dzięki temu, że mogła, że służyła jako coś w rodzaju wieży, olbrzymiej, gigantycznej wieży ciśnień, ona właśnie powodowała, że ta pustynia wokół niej kwitła, że mogło tam tworzyć się życie, że mogły rosnąć roślinność, że piramida, przepompowując tą wodę, była w stanie korygować wylewy Nilu. Znaleziono wokół właśnie piramidy egipskiej znaleziono ślady po dawnych jeziorach, które nie były naturalnymi zbiornikami wodnymi. Były zbiornikami, które zbudowano jako zbiorniki takie retencyjne. Jednocześnie stworzenie takiej pompy wodnej powodowało, że praktycznie każda praca była możliwa. Znaczy w takim sensie, że można było największy ciężar unieść do góry. Można było gigantyczny, ważący ponad 100 ton blok skalny położyć na barkę, która stała na wodzie, i poprzez system śluz, jeżeli podniesiemy poziom wody, barka razem z tym olbrzymim kamieniem pójdzie także do góry, a więc praktycznie daje to olbrzymie możliwości przenoszenia przedmiotów, co wyjaśniłoby wiele tajemnic starożytnego Egiptu i nie tylko, wielu innych starożytnych cywilizacji. A jednocześnie była to technologia, no, którą tamci ludzie byli w stanie zastosować. Byli na tyle zaawansowani, aby móc z niej korzystać i ją stosować. Nie zapominajmy, że taką technologię stosowano chociażby do budowy na przykład zapory wodnej na wodospadzie Niagara, pomiędzy jeziorami. Także stosowano właśnie śluzy wodne, które przenosiły olbrzymią ilość materiału potrzebnego do budowy za pomocą barek, czyli zastosowano bardzo stary i prosty system. I teraz, kiedy ten autor, którego znowu cały czas szukam, ale w tej chwili, ponieważ nie chcę mówić poza mikrofonem, więc po tym jak skończę, ja go odnajdę, tą książkę wam powiem, kto o tym napisał. A on uważa, że właśnie służąc, taka piramida służąc jako taka pompa, olbrzymia, gigantyczna pompa wodna, ona potrzebowała oczywiście nie tylko tych zbiorników retencyjnych, ale jednocześnie takiej hydraulicznej infrastruktury. I potrzebowała olbrzymich ilości wody, które składowały, byłyby pod nią. I teraz pod piramidą w Gizie znaleziono szereg tego typu korytarzy, podziemnych przestrzeni, których nikt z zastosowania dzisiaj nie rozumie, a być może właśnie tamtędy płynęła woda, bądź przenoszona była woda na dość spore odległości, w różne miejsca. I dzięki temu ta olbrzymia hydraulika na wielką skalę mogła działać. I teraz, kiedy popatrzymy z tego punktu widzenia na to, co się działo na górze Bajgong, jeżeli rzeczywiście istniała tam piramida, jeżeli te rurki żeliwne są zbudowane przez kogoś, nie są ani konkrecjami, ani skamielinami, ani niczym innym niezwykłym, to wówczas, i mamy tutaj również te dwa dziwne jeziora, które wyglądają jak zbiorniki retencyjne, to być może mamy do czynienia z czymś absolutnie podobnym do tego, co się działo w Gizie. Jak wiemy, Chiny są ciągle taką ziemią nieznaną, ciągle nie znamy, nie wiemy, znamy jedynie zarys tej bardzo odległej przeszłości Chin. Wiemy, że istnieją tam piramidy, olbrzymie piramidy. Wiemy, że działy się tam najrozmaitsze rzeczy, a ponieważ dostęp jest tam utrudniony, są to tylko fragmenty, które właśnie próbujemy w jakiś sposób zrozumieć. Jednym z nich jest to te rury w Bajgong, ale być może właśnie nie one są najbardziej sensacyjne, a to, że one są pozostałością po właśnie strukturze takiej jak piramida, o której się mówi wprost, że istniała właśnie na szczycie góry Bajgong i że właśnie, że te rury imitowały, które wyglądają jak korzenie, być może właśnie w takiej formie imitowały proces, jaki dzieje się w naturze, kiedy roślina zapuszcza korzenie i kiedy nawet dookoła jest susza, potrafi ciągnąć wodę z najgłębszych warstw tej ziemi. Dlatego budowano te rury w taki sam sposób, że wyglądały jak właśnie korzenie drzew. I to jest oczywiście, ja wiem, że ta teoria jest daleko, może być, może idzie za daleko, ale w jakiś sposób racjonalny wyjaśnia to, co mogło wydarzyć się w Bajgong. Ponieważ w przeciwnym przypadku nie mamy pojęcia,
co jest grane, jak tego typu rury mogły powstać, jak mogły powstać w tak olbrzymiej ilości. Także jest to szokujące. Coś, jeżeli by poszukać czegoś podobnego na świecie, to podobną rurę znaleziono w Saint-Jean-de-Libet we Francji w 1968 roku. Również nie wiadomo w jaki sposób powstała. Między innymi pisze o niej Michael Cremo, uznając właśnie to za artefakt sprzed wielu milionów lat, a wcale tak być nie musi. Być może właśnie to są to nie miliony lat, a tysiące bądź dziesiątki tysięcy. I być może właśnie cywilizacja, wiemy, że w Chinach powstała jedna z pierwszych cywilizacji, jakie istniały na Ziemi. Być może właśnie ta cywilizacja była w stanie stworzyć właśnie tego typu technologię. I jak zauważymy, to na przykładzie Egiptu, dziwnym trafem cywilizacje, które zaczynały swój rozwój, zaczynały niemalże od takiego najwyższego pułapu, by dokonywać powolnej dewolucji swoich własnych osiągnięć i powoli gubić tą wiedzę, tracić ją. Ona zanika i wszystko, co dzieje się później, jest już gorszej jakości, słabsze i nie tak wspaniałe, jak na przykład piramida w Gizie, czy wiele innych starych konstrukcji, bardzo zamierzchłych, często przedhistorycznych czasów, których pochodzenia wytłumaczyć nie potrafimy. Także tak patrzę na tą historię w Bajgong i za chwilę podam wam nazwisko autora. Dziękuję. Piotrze? No tutaj dodam, że bo w zasadzie no, w przypadku Bajgong raczej przemawiają obrazy niż jakikolwiek serwo, co więcej można powiedzieć. Mamy skałę, mamy w niej jakieś obiekty, które przypominają rury, tak jakby, no nie wiem, ktoś zbudował sobie skalę tutaj rurki do centralnego, coś takiego. Okazuje się, że nie wiadomo, co to jest. Niestety, coraz częściej pojawiają się takie hipotezy, że mamy do czynienia z formacją geologiczną Bajgong. Problemem jest niestety to, że nasza wiedza o tamtych zdarzeniach ogranicza się do kilku dosłownie niewielkich wniosków wyciągniętych przez chińskich uczonych, o których możemy przeczytać w internecie, choć sprawa jest rzeczywiście niezwykle ciekawa. Z Chinami oczywiście wiąże się kolejna sprawa, o której tutaj wielokrotnie wspominaliście na czacie, a mianowicie dyski dropa. O dyskach dropa bodajże mówiliśmy w debatach ufologicznych i ta historia z nimi związana jest jedną z najciekawszych historii, jakie pojawiały się w tej tematyce opart, chociaż ona tak naprawdę przycina się z prawej strony tylko. No i mówi ona pokrótce, że znaleziono dyski pokryte dziwnym pismem w Chinach. I one miały należeć do ludu Dropa lub Dropa. Mieściło się to w rejonie, który się nazywa Bayan Karaoła. I tak naprawdę te przedmioty zaginęły. Odkryto je gdzieś przed wojną, bodajże jakiś chińsko-japoński, bo tak się zwykle mówi, że chińsko-japoński profesor miał to czytać i powiedzieć, że dyski Dropa zawierają historię, która mówi o lądowaniu dziwnego obiektu w Chinach przed tysiącem lat, którego przedstawiciele przybyli spoza Ziemi i tak dalej, pewnie znacie tę historię doskonale. Problemem pozostaje to, że dysków Dropa formalnie nikt nie widział. Pojawiły się takie historie między innymi bodajże Hartwiga Hausdorfa, który w latach 90. jeszcze podróżował po Chinach i starał się znaleźć dyski Dropa i on twierdził, że niektórzy mogą je mieć. Tylko, że one są, niektóre muzea mogą je mieć, tylko, że one są schowane. Ale cała historia dysków Dropa niestety jest tak naciągana jak matka Leson. Dlatego, że no już samo twierdzenie, tak, że pojawiło się jakieś mnóstwo dysków, nikt od tamtego czasu ich nie widział. I jakiś cudowny profesor, którego tak naprawdę też nikt nigdy nie widział, miał przeczytać nieznane pismo i miał wywnioskować z tego nieznanego sobie języka, który jakoś odcyfrował bez, nie mając żadnych ułatwień, żadnych ściąg i wskazówek, że tutaj kiedyś lądowali kosmici. Bo takie historie niestety są plagą literatury, wielu ludzi w nie wierzy. I historia przynajmniej o dyskach Dropa mnie, no, nie przekonuje mnie w 100%.
I dopuszczam taką możliwość, że te przedmioty są, że może istnieje coś podobnego. Może rzeczywiście Chińczycy przechowują takie obiekty, które mogą być podobne do tego, co się opisuje jako Deceiver, ale służą do czegoś zupełnie innego. Ale Chris, my tutaj cały czas mówimy o Michaelu Cremo i Thompsonie, którzy napisali zakazaną drogę, o tym sensie to nam nie zapomina. Wspomina się, że to tylko Cremo był autorem zakazania ideologii. A tak naprawdę to jest w swojej książce opisał mnóstwo ciekawych znaleźć. I do ciekawszych należała właśnie ta rura, o której wspominałeś, znaleziona we Francji, która tak naprawdę też nie wiadomo skąd pochodziła, ale która uderzała w takie miękkie podbrusze troszeczkę tej hipotezy Cremo, bo on twierdzi, że gdzieś głęboko pod ziemią są ślady zakazanej, zaginionej cywilizacji sprzed milionów lat, o której nic nie wiemy. I tak naprawdę one się pojawia tylko czasami w postaci jakiejś pieniążka, jakiejś rur. Tak naprawdę nie mamy po niej żadnych większych pozostałości. To tak jak z Imperium Lechi, według Janusza Wyszka, pisze jakieś tam pięki o Słowianach. Mówi o imperium, które było tak wielkie, że no cholerka nie pozostawiło sobie żadnych śladów. Tak to właśnie wygląda też troszeczkę z Cremo, choć tego nie krytykuję do końca, bo on tam zgromadził sporo wiedzy, która nie została w żaden sposób zinterpretowana przez niego, on po prostu przedstawił pewne fakty. Musimy jednak pamiętać, że niektóre z tych znaleźć jest opisane przez Cremo. One pochodzą z wieku XIX i to był taki okres, w którym też się działo wiele dziwnych rzeczy, jeżeli chodzi o naukę. I trzeba pamiętać, że ciągle żywy jest w Ameryce duch antyewolucjonizmu i wiele z tych odkryć, o których pisał Cremo, one też pojawiały się często tylko po to, żeby ten ewolucjonizm w jakiś sposób obalić. Ale Chris, pamiętasz może takie ciekawe znaleziska z książki Cremo, między innymi takie bardzo intrygujące przedmioty znalezione w górze Table Mountain. I on tam pisał, że poszukiwacze złota w Kalifornii natknęli się właśnie pod wspomnianą górą na szereg przedmiotów. Między innymi, no były to przeróżne przedmioty, od takich od naczyń, po moździerze, tuczki i tak dalej, kamienne kulki, figurki, które znajdowały się tak głęboko pod powierzchnią ziemi, że po pierwsze nie mogły tam trafić. I zdaniem Cremo były dowodem na to, że archeolodzy amerykańscy w dużej mierze takie znaleziska ukrywali. On tutaj wymieniał bardzo dużo postaci, które się przyczyniały do takiego stanu rzeczy. Oczywiście gdzieś tam zawsze pobrzmiewała ta słynna instytucja Smithsonian. To w tle tego wielkiego cover-upu, czyli tego tuszowania dowodów na temat zakazanych przedmiotów, czyli opartów. Jak to jest twoim zdaniem? Które z tych znalezisk były najciekawsze? W których tkwił największy twoim zdaniem potencjał? Mówię o tych znaleziskach, o których pisał Cremo zakazanej archeologii i w większości właśnie pochodziły ze Stanów Zjednoczonych. Czy zgadzasz się z tą moją hipotezą, że czasami po prostu poprzez te znaleziska starano się wbić gwóźdź w ewolucjonistów? Absolutnie tak. Bo ta walka trwa praktycznie do dziś i co jakiś czas mamy zdumiewająco podobne historie, które pojawiają się znów w Stanach, tylko w jakichś innych dekoracjach. Ta sama historia praktycznie jest opowiadana w przypadku tajemniczej jaskini wewnątrz kanionu Colorado, gdzie miałyby być jakieś staroegipskie artefakty. Podobną historię znaleziono, podobną sytuację znaleziono w jakichś jaskiniach w Illinois, gdzie również znaleziono przedmioty pochodzenia fenickiego i też egipskiego, a także ślady po słynnej wyprawie egipskiego króla Juby,
do Stanów, króla, który zaginął, miał rzekomo zaginąć w historii, a trafił tutaj i już nigdy nie wrócił z powrotem do Afryki. Tyle, że właśnie nie mamy tych artefaktów. I przez długi czas byłem strasznie wściekły na Smithsonian Institution i tych mainstreamowych archeologów, no bo wydawało mi się, że no oni ukrywają, to taka mafia jest, ale z czasem zacząłem się zastanawiać, skoro tych znalezisk było aż tak dużo, jak to się stało, że tak naprawdę żadne z nich nie wyciekło. Nie można go dzisiaj zobaczyć. Nie ma przeprowadzonej jakiejś szczegółowej pracy nad takim znaleziskiem, aby móc wyjaśnić jego pochodzenie, bądź wyjaśnić, co tu się w takim miejscu wydarzyło. I to mnie właśnie zawsze zdumiewało i dziś zdumiewa mnie coraz bardziej, ale rozumienie tego w sensie właśnie obrony pewnej ideologii pomaga właśnie przyjąć to niestety jako fakt, bo z drugiej strony zobaczmy, co się dzieje. Mamy do czynienia z takimi oryginalnymi kulturami, jakie miały miejsce w Stanach Zjednoczonych, kulturami, które same w sobie są takim opartem, które nie powinny się wydarzyć, jak na przykład kultura adeńska, która zostawiła po sobie szereg niezwykłych kopców zbudowanych niesamowicie precyzyjnie technologicznie, świadczących o olbrzymiej wiedzy jej twórców. I teraz, kiedy rozgrzebano te kopce, a wiele z nich rozgrzebano tylko z chęci znalezienia jakichś tam ukrytych podobno skarbów w tych kopcach, znaleziono tam również artefakty i te artefakty nie zaginęły. Te artefakty można obejrzeć w muzeach, tyle że nauka nie ma, i archeolodzy, i historycy nie mają tak naprawdę nic do powiedzenia. Nie wiedzą, jak ten problem ugryźć. Ale to też pokazuje, że te przedmioty nie zostały skradzione, nie zostały schowane, nie zostały wyrzucone do oceanu. One są do obejrzenia w muzeach. Nie ma zainteresowania, bo cóż, wielu historyków, a nawet i archeologów, są takimi samymi ludźmi jak cała reszta naszej populacji. Musisz czegoś żyć i za coś żyć, i jeżeli zacznie badać coś, co ma niepewną przyszłość ze względu na swoją niepewną przeszłość, no może dobrnąć do ślepego zaułka i zamknąć sobie dalszą karierę. Niestety nasza cywilizacja zbudowana jest na kasie i tak też reaguje nauka, ale coraz częściej skłaniam się jednak do tego, że ona chyba jednak niczego nie stara się ukryć. Ona po prostu milczy, jeżeli nie ma wyjaśnienia i wytłumaczenia. Bo to wszystko właśnie jest. Dlatego no, największą sensację właśnie wzbudzają te rzeczy, które te elementy, te artefakty, które znajdowane są tak znienacka, nie pasują ani do miejsca, ani do czasu. I potem znikają. I na samym końcu okazuje się, że jeżeli kiedykolwiek one istniały naprawdę, to istniały jedynie w legendzie, opowieści, bądź w jakimś tam zmyśleniu. Co nie wcale nie oznacza, że takie artefakty nie są znane. Jak na przykład Krimo mówi o tym bursztynie, który oglądał, bałtyckim bursztynie, którym pokazano, i w bursztynie miał być na przykład wtopiony kawał kaniny. Przecież bursztyn tworzył się miliony lat temu, i trudno sobie wyobrazić dinozaury tkające sobie jakieś ubranka. Mimo to znaleziono taką tkaninę i to już zastanawia, prawda? Jest to coś absolutnie dziwnego, niezwykłego i niepasującego do tego poziomu wiedzy, jaki teraz mamy. I być może na przykład na tej podstawie można wysnuwać wnioski, że nasza cywilizacja jest o wiele starsza, ale są to przesłanki szyte bardzo często grubymi nićmi. Tak jak wspomniałeś wcześniej, Krimo jest człowiekiem bardzo religijnym i realizując ten swój pomysł o bardzo antycznych i odległych w czasie korzeniach ludzkiej cywilizacji, w jaki sposób realizuje się również religijnie. Dlatego robi to konsekwentnie, nie robi dezinformacji, on to po prostu wierzy. Religia jest wiarą, prawda? Polega na wierze. W związku z tym to, co on robi, jest również wiarą. On wierzy, że człowiek żył i ganiał za dinozaurami 20 milionów lat temu. Natomiast wszystko inne wskazuje na to, że no niestety tak nie było, a może stety, że ludzka rasa jest znacznie młodsza, że potrafiła dokonać w ciągu swojego istnienia wielu interesujących osiągnięć, ale nie były one aż takie, o jakich czasami wspomina Krimo, i nie sięgały tak głęboko w czasie.
jak on o tym mówi. Chyba, że mamy tutaj do czynienia z czymś takim, jak na przykład podróże w czasie, co już w tej chwili teoretycznie nie jest aż takie niemożliwe, bądź jeśli mówimy o na przykład przechodzeniu do różnych wymiarów i wówczas również pewne rzeczy, które wydają się nieracjonalne z takiego zdroworozsądkowego punktu widzenia, mogłyby się rzeczywiście naprawdę wydarzyć. Natomiast jeżeli użyć tej całej maszynerii, jaką stworzyła historia, no to wyraźnie widać, że te przesłanki o tym, jakoby właśnie istniały rzeczy, o których wspomina Kremo, no są właśnie, nie mają zbyt silnych podstaw. I można oczywiście sobie teoretyzować na ich temat. Oczywiście one bardzo działają na wyobraźnię, ale myślę, że brakuje jeszcze wiele, aby móc dokonać jakiegoś właśnie dowodu, przekonać ludzi, czy przekonać innych, czy przekonać świat, że rzeczywiście tak było. I rzeczywiście Kremo w większości przypadków opiera się, tych swoich niezwykłych przypadków, opiera się na odkryciach, które dokonano w XIX wieku. A XIX wiek w Stanach jest to czas, kiedy ten kraj jest cywilizowany, wykopuje się, pojawia się mnóstwo ludzi, którzy usiłują na czymś tam zbić fortunę, wykopuje się najrozmaitsze rzeczy, często produkuje się najrozmaitsze rzeczy po to, żeby móc zarobić pieniądze. Chociażby tu przychodzi mi do głowy ten cyrk Barnuma, w którym pokazywano najrozmaitsze dziwaczne stworzenia, takie jak na przykład Bigfoota i najrozmaitsze, najdziwniejsze hybrydy, syreny i różne inne dziwności, które były niekiedy tak doskonale zrobione, że ludzie byli przekonani, że mają do czynienia z prawdziwymi istotami, gdy tymczasem był to tylko pomysł na wyciągnięcie od ludzi pieniędzy, zainteresowanie ich czymś. I przekonanie, że właśnie, że coś takiego biega i istnieje i funkcjonuje gdzieś tam rzeczywiście w naturze, a tak nie było. Podobnie jest z artefaktami historycznymi, że jeżeli jest ich tak dużo i tak dużo się ich pojawiło, dlaczego ich nie widzimy, albo dlaczego ci, którzy je znaleźli, nie chcą oddać je do badań. Tak jest w wielu przypadkach. Trzymają je dla siebie. Wiele z nich są to tylko opowieści z przeszłości, jak te, o których mówi Kremo, gdzie szereg naukowców z tamtych czasów, którzy nie posiadali naszej dzisiejszej technologii, wiele tych artefaktów po prostu niszczyli, niechcący, dokonując jakiegoś badania, po prostu jest zbyt mało przekonywujących, aby móc przejść nad tym do porządku dziennego i jeszcze raz napisać naszą ludzką historię. Są to absolutnie przesłanki, otwarte tematy dla mnie, i w większości przypadków już ich nie akceptuję. Po głębokiej analizie tego, o czym myśli, mówi Kremo, i książki, jakie pisze, i czytam na bieżąco jego artykuły w Atlantis Rising. Pisze on tam co miesiąc jakiś artykuł, dość interesujący, ale znów ciągle oparty na właśnie bardzo cienkich przesłankach i na olbrzymiej spekulacji, która człowiekowi nauki zwłaszcza, no chyba aż tak bardzo nie przystoi, zwłaszcza, że gdyby skupił się na czymś, być może by znalazł dowody, które są nie do pobicia, nie do zaprzeczenia. Stąd właśnie tak bardzo ostygła ta moja pasja do jego osoby. Że może w ten sposób. A jeszcze na koniec, skoro już jestem przy głosie, to książka, o której mówiłem, o tym, że Wielka Piramida jest tak naprawdę pompą wodną, jest napisana przez Stephena Meyersa i nosi tytuł The Great Pyramid Prosperity Machine. I książka ta została między innymi przedyskutowana z Chrisem Dunnem, który stworzył również swoją teorię na temat Wielkiej Piramidy jako wielkiej maszyny. I miała być to według niego elektrownia, która poprzez reakcję jakąś gwałtowną reakcję opartą na wodorze była w stanie produkować olbrzymie ilości energii. W jednym i drugim przypadku ciągle mamy tutaj na myśli energię, czy jest to woda, czy jest to jakaś inna reakcja chemiczna, jak w przypadku Dana. Ma to jakiś pewien sens i pokazuje, że właśnie, że piramida miała o wiele bardziej praktyczne znaczenie niż to właśnie jakieś ceremonialne, czy też jakieś niezwykłe, sięgające w stronę jakichś obcych cywilizacji.
Także jeszcze raz, Stephen Meyers, jak ktoś miał ochotę. Jest to człowiek bardzo interesujący, który zajmuje się absolutnie tymi konkretnymi historiami. On, jego nie interesuje UFO i inne wszystkie historie temu towarzyszące, czy ktoś pomagał Egipcjanom, czy też nie, czy ktoś tam był przed nimi, czy ktoś ich tego nauczył. Interesuje go sama piramida, jak ona działała. Stworzył jej model, współpracuje z wieloma naukowcami i w tej chwili stworzył coś w rodzaju fundacji, która chce zbudować taką pompę. Właściwie ona już funkcjonuje i istnieje. Zbierają w tej chwili pieniądze, aby móc ją zbudować w dużej skali i uważają, że tego typu pompa oparta na starożytnych zasadach jest w stanie stworzyć źródło czystej energii w każdym miejscu na Ziemi, dla każdej osoby na Ziemi, w zgodzie ze środowiskiem naturalnym i ku właśnie pożytkowi dla ludzkości. Pomysł bardzo romantyczny. Obserwuję go i patrzę, co się z niego wydarzy. Wysłałem mu $20 póki co, żeby się czuć też po części właścicielem tej staroegipskiej pompy, jaką ma, bo brzmi bardzo przekonywująco. I być może właśnie to jest jeden z kolejnych takich punktów, który wskazuje, że myślenie zdroworozsądkowe, troszeczkę bardziej konserwatywne, odarte z fantazji, być może szybciej doprowadzi do wyjaśnienia tak zwanej tajemnicy z przeszłości. Niż właśnie otwarcie się kompletne na metafizykę i przybyszów z obcej planety. Dziękuję. Dziękujemy. Cały czas tutaj analizujemy, kto z was dziś wygra książkę. Mamy już swoich czempionów i faworytów, także słuchajcie nas, pewnie się niedługo dowiecie, kto wygrał. Tutaj, please, na czacie... Tutaj niektórzy, tak powiem, śmieszkują, że dzisiaj coś tak sceptykujesz trochę. Ale ten niestety, no, to jest taki temat, że z wierzchu wygląda niezwykle ciekawie. Natomiast kiedy go przemyślimy, kiedy dowiemy się o tym więcej, to zobaczymy, że jest w nim mnóstwo dziur, a i same wnioski wyłaniające się z analizy owarc też są bardzo niejednolite. Ale ja bym tutaj powiedział o czymś bardzo zamiennym moim zdaniem. Chodzi mi o fakt, że choć wiele z tych przedmiotów, o których była mowa, rzeczywiście to są znaleziska kontrowersyjne, niektóre są po prostu podrobione lub źle interpretowane, to tak naprawdę w kilku przypadkach mamy do czynienia z czymś, co... w co się powątpiewa tylko dlatego, że na przykład relacja o znalezieniu pochodzi od jakiegoś prostego człowieka lub została spisana w taki sposób, że naukowcy w nią nie wierzą, gdyż mają problem z oceną wiarygodności. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na kilka przedmiotów. Pierwszym to jest taki tygielek żelazny z Wilburton w Oklahomie. To jest taki malutki przedmiot, przypominający albo właśnie tygielek, albo takie naczynko z dwoma uszami. Ono znajduje się rzekomo dalej w muzeum, bo tego nie jestem pewien. W każdym razie ono się zostało znalezione w 1912 roku. I tutaj świadek tego zdarzenia pisał, pan się nazywał Kenwood, był górnikiem, pisał, że podczas pracy w elektrowni, do której przywieziono węgiel, on po prostu rozbijał jeden z takich kawałów tego węgla i ze środka wyskoczył ten malutki, żelazny przedmiocik. No i w zasadzie tyle miałem do powiedzenia. Interesuje mnie to, jak w wielu przypadkach tego typu znalezisk było tak, że powątpiewano w nie tylko, że relacja o ich znalezieniu była skoma. No, wiadomo przecież, że nie wszystko, zawsze znajdą archeolodzy i nie wszystko zostanie dobrze udokumentowane. W każdym razie to był ten kubeczek z Wilburton. Jeżeli chodzi o te metalowe tuby, te rury, o których wspominał Chris, Saint-Jean-de-Livre we Francji, no to tutaj niestety pojawił się taki problem, że one się pojawiły, o nich było troszeczkę wiadomo, a do tej pory nie ma o nich żadnej wzmianki, prawdopodobnie nie ma nawet zdjęć, także ta sprawa moim zdaniem pokazuje dobitnie, że jest to właśnie ta podklasa w tych znaleziskach, która no, jest trudna do wytłumaczenia. Trudne jest do wytłumaczenia zachowanie tych, którzy
którzy znaleźli te przedmioty, tak? Bo oni zamiast ujawnić je światu, gdzieś je dodatkowo zakopali, nic za nie do dzisiaj nie wiadomo. Ale drugim ciekawym znaleziskiem, na które warto zwrócić uwagę, jest figurka z Nampa, Idaho. Kolejny raz Stany Zjednoczone. Twierdzi się, że pod koniec XIX wieku, w 1889 roku w Nampa, w Idaho, z głębokości 90 metrów świder rzekomo miał wyrzucić piach, a w tym piachu znajdowała się taka mała figurka gliniana, przedstawiająca ludzką postać. No i rzeczywiście ta figurka prawdopodobnie się zachowała, są zdjęcia, nie wiem, gdzie ona się teraz znajduje, ale jest to bardzo interesujące, że taka figurka znaleziona została na takiej głębokości. Oczywiście pojawiła się wątpliwość, czy relacja o jej znalezieniu odzwierciedla faktyczne zdarzenie, tak? Czy na przykład nie było tak, że ktoś to podrzucił, lub że zostało to w jakiś inny sposób zmanipulowane, bo to zawsze jest możliwe. Mimo wszystko tą sprawę uważam za bardzo ciekawą. Jeżeli chodzi zaś o te znaleziska z Tableman, one zostały sfotografowane i tutaj, jak znalazłem właśnie w Zakładzie Archeologii, pada twierdzenie, że one zostały znalezione w jaskini pod 300-metrową warstwą kamieni. No to już samo to mówi o ich wieku. Ale tutaj rodzi się druga kontrowersja, bo klimat cały czas nas przekonuje, że ludzie istnieli, byli tworzeni nieustannie, także w dawnych tysiącleciach, miliony lat temu, byli tworzeni, bo pamiętajmy, że on jest zwolennikiem kreacjonizmu wedyjskiego. No ale z drugiej strony, jaki nam się wniosek wynika z analizy tych wszystkich znalezisk, no taki, że to wszystko jest bardzo niejednorodne. Tak, powtarzam już to, co mówiłem wcześniej, że jeżeli istniała jakaś zaawansowana cywilizacja, no to ona nie pozostawiła po sobie wielu śladów, oprócz na przykład gwoździa, który jest znaleziony gdzieś w kamieniu, oprócz jakiegoś wazonika, który wypada ze skały, lub tygielka, który znajduje pracownik elektrowni. To wszystko jest bardzo, bardzo pokręcone. Mimo wszystko, jeżeli ktoś jest ciekawy, to muszę powiedzieć, że nie możemy tak w 100% tego tematu odrzucać, bo teraz żeśmy zeszli na takie opaty, które są bardzo, bardzo kontrowersyjne, które sugerują nam, że no gdzieś ta prawda może leżeć ukryta pod ziemią, ale na przykład część z tych dowodów została, no, jeżeli nie świadomie zmanipulowana, to zniszczona po prostu. Tak to wygląda moim zdaniem. Chris, jest jeszcze taka kolejna grupa znalezisk, o których już troszeczkę napomniałem. Chodzi mi na przykład o ten medalion z Lone Ridge. To jest kolejna ciekawa sprawa, bo przy kopaniu studni rzeczywiście z wielu metrów pod ziemią, znowu w Stanach Zjednoczonych, wyciągnięto przedmiot, który wygląda jak medal, który wygląda jak moneta i przedstawia jakąś rogatą postać, która trzyma coś w rękach. Ta sprawa też wywołała niemały ferment. Do dzisiaj mówi się, powtarza się, jeżeli pisze się gdzieś o oparstw, to pojawia się wzmianka o tym medalionie. No, ale było też mnóstwo innych znalezisk, na przykład takie jak naczynie z Dorchester, jak artefakt z Kingwoody, jak ta słynna świeca zapłonowa zatopiona w kamieniu. Czy przychodzą ci do głowy jeszcze inne przedmioty, o których warto wspomnieć? A jeżeli tak, to czy przychodzą ci też do głowy takie, które zyskały swoją sławę niesłusznie? O jednym chyba już wspomniałem. No, tak, ta moneta, czy ten medalion, o którym wspomniałeś, Lone Ridge, no samo to, że natrafiono go przy kopaniu studni 45 metrów otwór w ziemi wykopano i akurat tam znaleziono tą monetę, gdyby kopano 2 metry dalej, nigdy by jej nie natrafiono. I to samo w sobie jest podejrzane, dla mnie przynajmniej. I że oprócz tej monety nie ma nic więcej. To jest tak, jakby ktoś chciał zrobić
z przeszłości, dawnej przeszłości taki żart, powiedzieć, zostawiam tutaj monetę, czy powiedzmy jakiś dawny odkrywca Ameryki, zostawiam tutaj monetę, jak odkryją ją za 500 lat, to będą strasznie zdziwieni, jak to znajdą, ale trzeba mieć po prostu takie szczęście, jak szukając igły w stogu siana, żeby na coś takiego natrafić. No i w przypadku Londrycz natrafiono na właśnie na tą monetę dokładnie w tym dokładnie miejscu. I podobnie jest z wieloma innymi tego typu historiami. Już wspomniałem wcześniej o tej historii z rzeźbiarzem i dinozaurami i śladami po dinozaurach i ludziach. On również jak sam się przyznał do tego, że wyprodukował to dla pieniędzy. Wiele artefaktów też, wydaje mi się, uzyskało swoją wielką popularność i sławę przez właśnie nadmiar fantazji i wyobraźni. Mam tu na myśli chociażby ptaka z Sakary, czyli tą niewielką rzeźbę, którą znaleziono w egipskim muzeum, która przedstawiała ptaka, który wyglądał jak samolot. Poświęcono temu mnóstwo czasu, podobno zbudowano szybowiec, który miał latać, ale nie był on dokładną kopią tej rzeźby, bo zmieniono mu stateczniki, bo bez tych stateczników ten ptaszek z Sakary, ta mała rzeźba, nie byłaby w stanie latać. Ale już na tej podstawie uznano, że w takim razie Egipcjanie musieli latać, musieli poruszać się w powietrzu, ponieważ jest to samolot, tak wygląda i tak pewnie latali. To sama historia była z tymi figurkami prekolumbijskimi, które tak bardzo reklamuje Giorgio Tsoukalis, przedstawiająca te mini odrzutowce. Jednego z nich nawet nosi sobie w klapie. I te mini odrzutowce, ktoś też zbudował modele tych mini odrzutowców, stawił w niej silniki. No i nagle te modele tych prekolumbijskich figurek okazało się, że mają właściwości aerodynamiczne i rzeczywiście w miarę przyzwoicie zachowują się w powietrzu i mogą się utrzymać w tym powietrzu. No ale to na co to wskazuje? Wskazuje to na to, że Majowie czy Inkowie posiadali technologię, która pozwalała im budować silniki, no, bez przesady. Jeżeli przyjrzeć się tym figurkom, raczej przypominają one pszczoły czy ptaki, czy nawet ryby. I są aerodynamiczne, bo tak właśnie wyglądają te zwierzęta. I myślę, że to są właśnie historie, których przesadza się najbardziej. Rozpalają one wyobraźnię, ale są właśnie ślepym zaułkiem, gdy tymczasem na naszych oczach mamy absolutne niezwykłości, które wręcz trudno sobie wyobrazić, że człowiek był zdolny do ich stworzenia i zbudowania, jak choćby na przykład kolosy Memnona, zbudowane z jednego kawałka kwarcu czy kwarcytu. Waży taki kolos 720 ton i został przywieziony z odległości ponad 650 kilometrów. I to jest prawdziwa zagwozdka, i to jest prawdziwe pytanie. Jak dokonali tego ci ludzie? Co się stało? Jaką technologią musieli dysponować, że przetransportowali takiego giganta na tak olbrzymi dystans? I nie jest to przypadek pojedynczy, bo tak jak wcześniej mówiłem o tym, że zawsze powinna istnieć gdzieś dookoła jakaś infrastruktura podpierająca tego typu znalezisko. Taki znalezisk w starożytnym Egipcie mamy bez liku. Wystarczy popatrzeć na ten nieukończony obelisk z Zasłanu. Waży 1200 ton. Jest niemalże ukończony. Jeżeli ktoś poświęcił tyle czasu, żeby go zbudować, miał pomysł, jak go podnieść. My do dziś nie mamy pomysłu, jak coś takiego podnieść, żeby to się nie rozsypało. Na przykładzie innych obelisków wiemy, że Egipcjanie byli do tego zdolni. Jak to robili? Nie mamy pojęcia. Obeliski, które stoją w paru miastach, stoją w Paryżu, w Londynie, a stoi także jeden w Nowym Jorku, zostały przywiezione z Egiptu dlatego, że w XIX wieku, kiedy to robiono, wciąż nie posiadano technologii, żeby coś takiego zbudować, wykuć. I musiano ukraść taki obelisk z Egiptu. Także to pokazuje niezwykłą technologię, niezwykłą umiejętność i coś, co kompletnie nie pasuje do naszej cywilizacji. Jak ludzie 5000 lat temu potrafili robić coś, czego my przy naszej technologii nie bardzo potrafimy zrobić dzisiaj? To samo dzieje się, gdy popatrzymy na krypty Serapeum w Sakarze.
które są zrobione z czarnego granitu. Ponad 20 sztuk. Wieko do takiej krypty waży 100 ton. A ten kamień, ten granit przetransportowano właśnie z Asuanu odległego o 800 kilometrów. No to też się w głowie nie mieści, jak potrafiono coś takiego stworzyć, zrobić, wyrzeźbić, wydobyć tę całą olbrzymią ilość granitu, żeby z litego kamienia stworzyć kryptę i jednocześnie jeszcze wstawić na nie wieko i postawić je i przykryć tym wiekiem. To jest następny artefakt, który sam bije w oczy tym swoją absolutną niezwykłością. Szukając dalej po Egipcie, no chociażby Abydos, świątynia Ozyriona, nazywana Ozyrion, w Abydos poświęcona Ozyrysowi. Jest to świątynia, która w ogóle nawet nie mieści się w historii starożytnego Egiptu. Została zbudowana jakby poza nią. Egiptu jeszcze nie było, Abydos już był. I był, jest stworzony z olbrzymich bloków skalnych, wspaniale do siebie dopasowanych, wspaniale wyciętych, wspaniale ułożonych. Na dodatek jest to struktura podziemna. Jest to coś absolutnie zdumiewającego, zapierającego dech. I coś, co kompletnie nie pasuje do historii, bo się nawet za bardzo w niej nie mieści. Kto to zrobił? Po co? Dla kogo? Coś następnego niezwykłego. Także takich rzeczy mamy wokół siebie dużo. Chociażby Sacsayhuaman w Peru, w Cusco. Ten niezwykły mur, gdzie kamienie dopasowane są do siebie, ważące wiele dziesiątek ton kamienie. Niekształtne kamienie, idealnie do siebie spasowane. Coś, co również wykracza poza ludzkie możliwości wyjaśnienia tego typu historii. Mamy fizyczny ślad, że coś ktoś robił na olbrzymią skalę, czyli miał wiedzę i miał narzędzia, aby to zrobić, i umiejętności. I nie jest to kawałek gwoździa znalezionego w konkrecji, czy dzwonek znaleziony w jakimś tam kamieniu, czy młotek wkomponowany w kamień i wskazujący na to, że ten młotek zgubił ktoś wiele milionów lat temu. Tymczasem jest to po prostu tylko zjawisko geologiczne. Tych najrozmaitszych rzeczy dookoła nas mamy bardzo dużo i myślę, że jest to wystarczający powód, aby skupić się na nich ze względu na to, że otacza je coś jeszcze, co pozwala zrozumieć cały problem. Jak na przykład taki jest Bolszoj-Zajacki labirynt się nazywa. Jest to labirynt na Wyspach Sołowieckich. Jest on chyba najciekawszą strukturą całego kompleksu, który zbudowany został w czasach prehistorycznych, kiedy teoretycznie powinien to wszystko, ten cały teren pokryć lodowiec. Okazało się, że była to swego rodzaju oaza, gdzie funkcjonowała jakaś cywilizacja, o której my nie mamy pojęcia. Budowano najrozmaitsze, najdziwniejsze struktury i jedną z nich jest właśnie ten labirynt. Parę tygodni temu ja sam wybrałem się na wycieczkę, niedaleką wycieczkę od mojego domu. Zajęło mi to zaledwie 45 minut, żeby dojechać, a potem około godziny, żeby dojść do miejsca, gdzie stoi kamień, który waży 127 ton. Nie byłoby w tym nic dziwnego, tylko ten kamień stoi na takich trzech nóżkach, na trzech niewielkich kamieniach. Niewielkich oczywiście w stosunku do jego skali. I jest to na szczycie góry i trzeba iść na piechotę godzinę pod górę, żeby do tego kamienia dojść, i to takim dość solidnym marszem. I nie ma tam żadnych dróg, nie ma śladów po żadnej cywilizacji. Nie ma po prostu nic. Są to dzikie góry. A jednocześnie stoi taki olbrzymi 127-tonowy kamień na tych trzech podstawkach. I jeżeli rozejrzeć się dookoła, można znaleźć jeszcze inne kamienie, nieco mniejsze, również w taki sam sposób ułożone. I tutaj wystarczy popuścić lekko wodze wyobraźni i zobaczyć olbrzymie obserwatorium astronomiczne. Bo wszystko to jest w jakiś sposób astronomicznie zorientowane i w niektórych szczelinach skalnych dokładnie zachodzi słońce w przesilenia. Ja właśnie wtedy po to tam poszedłem, żeby móc zaobserwować ten moment tego przesilenia letniego, w którym miejscu słońce zachodzi, czy rzeczywiście to obserwatorium ciągle działa. I to też pokazuje, że ktoś to zrobił, ktoś to przyniósł. Ten kamień również nie pochodzi, nie jest tym samym kamieniem, z których stworzona jest cała ta góra, jako twór geologiczny. Ten kamień pochodzi z innego miejsca. Teraz te góry są dosyć strome, nie są zbyt łagodne. Nie ma tam śladów żadnych dróg, więc w jaki sposób przetransportowano takiego giganta na szczyt góry?
to po prostu takie pytania zapierają dech i jednocześnie widzimy coś, co absolutnie nie pasuje do niczego, a jednocześnie jest faktem. I nie ma tutaj żadnej możliwości nawet spróbowania wytłumaczenia tego jakimś naturalnym zjawiskiem, ponieważ kamienie nie toczą się wbrew grawitacji pod górę, ani nie fruwają jak ptaki, lądują na trzech małych kamieniach. Oczywiście można w to wszystko włączyć UFO, ale jak powiedziałem wcześniej, jeśli włączymy w to UFO, to wszystko jest już możliwe. Natomiast był tam ktoś w tych górach, który to stworzył w jakimś celu i posiadał technologię, żeby tego dokonać, o której my nie mamy pojęcia. Nawet nie wiemy, kto to był. I teraz, żeby pokazać skalę tego zjawiska, rozejrzałem się tak po okolicy. A mówiąc okolica, mam na myśli tereny od New Jersey aż do Vermont, czyli cała coś, co się nazywa tutaj Nową Anglią. I tego typu struktur jest około 300. Opisanych struktur jest około 300. I nauka jest wobec nich bezradna. I naukowcy albo ich nie badają, a przyparci do muru mówią, że są to... A Indianie budowali sobie piwnice, żeby trzymać tam ziemniaki na zimę. A taki Indianin sam przez tą zimę mieszkał w namiocie z patyków przykrytych skórą. A piwnicę budował tak solidnie, żeby z działa tego nie rozwalił. Więc to takie dziwaczne wytłumaczenia są, ale to świadczy tylko o tym, że nauka, dochodząc, zwłaszcza historia i archeologia, dochodzi do punktu, w którym, nie mając punktu zaczepienia, po prostu staje się bezradna. I trzeba czekać na jakiś następny punkt, ażeby móc coś wyjaśnić. I stąd właśnie w nauce często budowane są te dogmaty. Dogmaty, których nijak nie można wyważyć ze względu właśnie na to, że na tych dogmatach wielka część tej nauki została zbudowana i oznaczałoby to straszliwą rewolucję, a kto nie kontroluje wiedzy, nie kontroluje niczego. W związku z tym prawdopodobnie dlatego dokonuje się torpeduje się wiele takich właśnie podejść mniej ortodoksyjnych do wyjaśnienia rozmaitych zjawisk, a zwłaszcza tego, kto tak naprawdę żył w Ameryce, zanim dopłynął tu Kolumb i zanim przybyli tu Indianie. I to jest, bo Indianie też nie są rdzenną ludnością, jak niektórzy uważają, że Indianie tu żyli od zawsze. Indianie przybyli do Ameryki na 500 lat przed Kolumbem, mniej więcej. Także nie jest to... Nie jest to jakiś długi okres czasu, tak długi okres czasu, który uprawnia ich do tego, aby mówili o sobie samych, że są posiadaczami tej ziemi, bo oni byli tu od zawsze. Nie byli od zawsze, byli 500 lat przed Kolumbem. Też przybyli głównie z Azji, przez ten właśnie pomost w cieśninie Beringa. I część z nich to są ci, którzy rozprzestrzeniali cywilizację Majów i Azteków z południa i zbudowali między innymi to, co można dziś zobaczyć w Chaco Canyon i te pozostałości po tych ludach właśnie dzisiejszego Meksyku, to są właśnie między innymi Indianie Hopi, Indianie, którzy żyją w tym właśnie rejonie. Także historia Ameryki jest skomplikowana i jest tu rzeczywiście sporo interesujących rzeczy. Niekoniecznie tak frapujących, czy tak zdumiewająco, aż bezsensownie sensacyjnych, jak na przykład dzbanek ukryty w kamieniu, czy medalion znaleziony gdzieś tam na głęboko, przy kopaniu studni, czy rzymski posążek. Chociaż rzymski posążek już nie jest tak wcale rzadki, dlatego że okazuje się, i być może jest to największą tajemnicą Ameryki i przyczyną, dlaczego Ameryka została odkryta tak późno, mimo że wiedziano o niej, być może od zawsze. Ta tajemnica chyba leży w Michigan, gdzie są jedyne na świecie naturalne złoża miedzi, gdzie przez szereg lat, przez setki, tysiące lat miedź dosłownie leżała w formie kamieni. Nie trzeba ją było kopać, leżała na zewnątrz i była to miedź o czystości 99,8,9% czystości. Także niezwykle czysta miedź. Do dziś zachowało się kilka takich kamieni po to właśnie, żeby turyści mogli sobie obejrzeć, jak to było kiedyś. I znaleziono tam również ślady, że ta miedź była do czegoś wykorzystywana, że ktoś ją wydobywał. Z drugiej strony, jeśli wziąć pod uwagę tego, jak się rozwijała epoka brązu, jak niezwykle eksplodowała, dając takie cywilizacje jak Egipt, Sumer, a później także i Grecja, Kreta przede wszystkim, łatwo
można na tej podstawie obliczyć, ile tej miedzi było potrzebne, żeby ten brąz wyprodukować, żeby ta epoka w ogóle mogła się odbyć. I okazuje się, że Europa i Azja i ta część Afryki, gdzie rozwijała się ta cywilizacja śródziemnomorska, nie była w stanie tyle miedzi wyprodukować, żeby ta epoka mogła się tak rozwijać. Więc skąd była ta miedź? Być może właśnie odpowiedź brzmi, że była z nad jeziora Michigan. Że właśnie przewożono ją w formie niemalże czystej, którą wystarczyło tylko przetopić i zamienić na przedmioty powszechnego i codziennego użytku, potrzebne tamtym właśnie cywilizacjom do rozwoju. I wiedzieli o tym Kreteńczycy i dowiedzieli się o tym Egipcjanie, dlatego że kiedy wybuchła Tera, często mylona z Atlantydą, i zniszczyła kreteńską cywilizację, wiele okrętów Kreteńczyków było ciągle w morzu i nie mając gdzie wrócić, część z nich wróciła, popłynęła do Egiptu, a część z nich do Fenicji. I Egipcjanie, i Fenicjanie, sprytni Fenicjanie, dowiedzieli się od Kreteńczyków o ich tajemnicy i również otworzyli szlaki. To, że Fenicjanie wędrowali do Ameryki, świadczą o tym chociażby artefakty, jakie znaleziono na Wyspach Kanaryjskich i na Azorach. I to były takie miejsca postojowe Kartagińczyków, którzy również ściśle utrzymywali całą tą historię w tajemnicy, aby móc właśnie mieć ten monopol na najczystszą miedź, jaka jest na świecie. Właśnie ta z nad jeziora Michigan. I to z kolei wyjaśnia, skąd wzięła się ta straszliwie krwawa, bezwzględna i bezsensowna wojna z Kartaginą. Nie wiadomo, o co ona tak naprawdę była, a była prawdopodobnie o tym, że Rzymianie dowiedzieli się o tym, skąd Kartagińczycy, czyli Fenicjanie notabene, mają mieć. I również chcieli to przejąć. I jest taki człowiek tutaj w Stanach, nazywa się Brad Olsen, który zajął się badaniem tego typu szlaków i ewentualnego przebywania tutaj na terenie Ameryki ludzi właśnie z Europy, z tamtego antycznego świata, i znalazł mnóstwo artefaktów po Fenicjanach i po Rzymianach. I znalazł także miejsca, które są najprawdopodobniej miejscami, gdzie Rzymianie budowali swoje forty, gdzie były to również takie postoje przy transportowaniu miedzi na wybrzeże właśnie atlantyckie, żeby móc ją przetransportować do Europy. I te forty, właśnie te miejsca, które on określił jako forty, czekają w tej chwili na eksplorację archeologów, którzy nie kwapią się, bo to znowu zmieniłoby amerykańską historię. Chociaż ja jestem przekonany, że wkrótce to musi wreszcie nastąpić, że ten monopol na Kolumba, który w międzyczasie stał się bardzo niepopularną postacią tutaj, mimo że jest jego święto ciągle tutaj obchodzone, ja mam dzień wolny, płatny dzień w pracy z tej okazji, to mimo wszystko jest uważany, jest osobą niepopularną, negatywnym bohaterem i być może, kto wie, w przyszłości się to wszystko zmieni, tak jak zmieni się wiedza na temat tego, kto był tu pierwszy, po co tu przyjeżdżał i kto tu istniał i funkcjonował i jaka cywilizacja działała na terenie kontynentu północnoamerykańskiego. I przy okazji być może wyjaśni się parę właśnie tego typu historii z tymi upartami, których pochodzenia nie znamy i nie wiemy, skąd się one wzięły. Dziś tego typu znalezisk w ostatnim przynajmniej czasie nie ma zbyt wiele. Wspominałem o tej ściemie Raula Huli z jego artefaktami, które miały pochodzić rzekomo od Majów i miały wskazywać na to, że Majowie mieli kontakty z kosmitami. Tego typu rzeczy no już niestety mają krótkie nogi i Raul Julia nie zrobił na tym kariery. Ale wystarczy rozejrzeć się też dookoła, aby móc zobaczyć mnóstwo tego typu historii, ups artów obok siebie. Ja je nazywam ups arty, bo to są takie, to są artefakty znalezione przez przypadek. Na pewno mi nagrodę Piotr za to nie da, ale na przykład takim ups artem jest chociażby, jest taki arras w Brugi. On jest w tej chwili w Bawarii, w Muzeum Monachium. Się ten arras nazywa Triumph Lata. No i tam jest na przykład pięknie wyszyty, wyhaftowany latający spodek. I takich miejsc jest oczywiście więcej. Wszyscy, którzy interesują się trochę UFO, wiedzą, że na różnych dziełach sztuki z epoki renesansu zwłaszcza, co jakiś czas gdzieś ten spodek się rzeczywiście pojawia. Są wreszcie, na koniec, ja już wreszcie skończę tą moją przedługą historię, są jeszcze te up arty, które mają ogromne znaczenie
ale są ogromnie niedoceniane. Jednym z nich jest na przykład meteoryt ze Sri Lanki. I ten meteoryt, bez wątpienia, bo ten meteoryt przecięto, wydobyto z niego kilka plastrów, bez wątpienia pochodzi z kosmosu i bez wątpienia to, co zawiera w środku, to zawiera skamieliny jakichś stworzeń. Nie są to jakieś olbrzymie stworzenia, ale są to jakieś mikroskopijne, niewielkie stworzenia, ale żywe, co pokazuje, że kosmos jest zamieszkały przez kogoś, że istnieje tam życie, że nie jesteśmy jedyni w swoim rodzaju, że natura ma to do siebie, że potrafi przystosować się do każdych warunków i tego typu meteoryt, on się nazywa meteoryt z Polonnaruwa, właśnie tego typu ślady w sobie posiada, co nauka również stara się nie zauważać po to, żeby nie musieć ogłosić, ze względów politycznych oczywiście, że istnieje życie pozaziemskie. A dowody mamy we własnych rękach i tego typu op art jest w stanie wykazać tego typu istnienie. Dziękuję. No tak, zbliżamy się powoli do końca, ja bym dodał tylko, że zgadzam się z wieloma tutaj wątkami, może nie bym dodał, tylko bym dodał tyle, że jeżeli rzeczywiście znajdujemy problematyczny artefakt i mamy pewność co do tego, że był, nawet jeżeli zniknął, nawet jeżeli znalazł go człowiek prosty, to mimo wszystko zawsze jest jakaś tajemnica. Owszem, ona jest nieporównywalna z Göbekli Tepe, jakiś tam pieniążek z Long Beach, czy coś takiego, ale to zawsze jest pewna tajemnica, którą zawsze trzeba brać pod uwagę. I czasami jest tak, że rzeczywiście archeologia płata figle, ale z drugiej strony jest to dziedzina no, dobrze radząca sobie z różnego rodzaju znaleziskami i też nie sądzę, by wszystko, co było tajemnicze, podlegało cenzurze. Tak z zasady, jak niektórzy twierdzą, że ta cenzura działa od razu. Nie. Weźmy pod uwagę coś takiego jak artefakt z Koso. To jest ostatnia rzecz, o której dzisiaj wspominam. To jest rzecz, opat, który zyskał swoją sławę niesłusznie. To jest ta słynna świeca zapłonowa, która ma się znajdować w otoczaku w geodzie liczącej pół miliona lat. A tak naprawdę to ta skamielina wokół tej świecy nie ma pół miliona lat, tylko to jest po prostu skamieniałe błoto. A sama świeca zapłonowa pochodzi za 20 prawdopodobnie. Także to chyba jest najlepszy przypadek ilustrujący, jak niektóre z opartów są tworzone, przy czym moim zdaniem trzeba pamiętać, że wiele z tych historii jest ciekawych. Dotarliśmy do końca. Drodzy Państwo, wyłoniliśmy dwie najciekawsze propozycje dotyczące naszego konkursu. Pojawiło się ich bardzo dużo. Niektóre bardzo ciekawe, inne tak jakby nie w temacie w ogóle. Ale cóż, po długiej dyskusji na Skype'ie doszliśmy do wniosku, że najciekawsze z propozycji to propozycja artefakty niesklasyfikowane Damiana Dąbrowskiego, za którą głosowałem ja między innymi, która mi się bardzo podoba i jej będę używał, oraz tutaj nazwę zaraz tam powiem, sekundka, Piotra Machniowskiego, praartefakt, na którą głosowałem między innymi Iwelios. I teraz tak, ponieważ mamy tylko jedną książkę, ja chciałbym wam dać dwie, a nie mam. Mam tu 5 groszy i przyporządkowaliśmy panu Machniowskiemu orła, a panu... Oj, chyba Piotra zerwało. Piotrze, słyszymy się? Ale ona Piotrze... Może ktoś mu podprowadził 5-groszówkę. Szuka teraz. No niestety mamy dzisiaj takie duże problemy techniczne z połączeniem, spowodowane przez warunki pogodowe niezbyt sprzyjające. U mnie jakoś internet
Oj, wyrzuciło właśnie Piotra. To było do przewidzenia, proszę państwa. To może ja, korzystając z okazji, opowiem jeszcze o jednym takim oparciu. Słyszymy się. O, już jest Piotr. W którym momencie mnie urwało? Jakoś minutę temu, jak podawałeś orła i reszkę. Aha, dobrze. W każdym bądź razie przeprowadziłem lasowanie i wyszło na to, że... wygrał pan Damian Dąbrowski i jego artefakty nieklasyfikowane lub niesklasyfikowalne. Gratulujemy. Książka dotrze do pana pocztą. Prosimy o podanie adresu na adres Radia Paranormalium lub tam na Facebooku. To ty ode mnie się muszę ewakuować, bo u mnie się zaczyna właśnie burza. To chyba przez to mamy te problemy różnego rodzaju. Dzisiaj będzie srogolało, tak mi się wydaje. Może wymyję jakiegoś oparta. Chociaż nie wiem jakiego, co to można znaleźć. Chociaż muszę wam powiedzieć, że znalazłem ostatnio coś ciekawego. Jakieś 2 tygodnie temu. Idę. I znalazłem, nagle się tak schylam. Patrzę, a tam leży taka, takie coś, co jest w ogóle niepodobne do tego, co jest wokoło. Wokół do kamieni, do takiej kamienistej drogi podniosłem, no kurna, mówię, ciężkie. Wziąłem do domu, obczaiłem, poobserwowałem pod spodem. No, mam podejrzenie, że to może być taki mały meteoryt, wyobraźcie sobie. Dlatego, że struktura jest bardzo ciekawa, bo on z wierzchu jest dość gładki, natomiast pod spodem jest... bardzo chropowaty i w tej metalowej swojej strukturze ma takie ziarnka jakby no takie, jakieś kamyczki takie drobne, coś ciekawego i tak myślę, gdzie by sobie to sprawdzić, no ale to taka już zupełnie inna historia. Ja się żegnam, przypominam panu Damianowi Dąbrowskiemu, że żeby tutaj podał nam swój adres do wysłania i niebawem mu tą książkę prześlemy. Przypominamy, że przesyłamy tylko książki do Polski, także mamy nadzieję, że pan mieszka w Polsce. Dobra, to tyle z mojej strony. Do zobaczenia za tydzień. O tym, o czym będzie audycja, poinformujemy w tygodniu. Pozdrawiam. To był Piotr Cielebiaś z Nieznanego Świata, współprowadzący nasze debaty niekontrolowane oraz debaty ufologiczne. Dzięki jeszcze raz, Piotrze. Niestety mieliśmy spore problemy z dźwiękiem, dlatego troszkę Piotra momentami było bardzo źle słychać. No ale myślę, że nie wpłynęło to jakoś znacznie na zrozumiałość jego wypowiedzi. Był z nami również dzisiaj Chris Miekina, nasz oopaltsolog z Nowej Atlantydy. Dzięki jeszcze raz, Chrisie. Ja również dziękuję. Ja również jestem w strugach deszczu od paru dni, także mały potop się szykuje dookoła. Ogórki się cieszą jak szalone, ale to chyba tylko one. A woda podchodzi mi już pod fundamenty i te postukiwania, kiedy mam włączony mikrofon, to są ode mnie, bo pompa wypompowywuje i mam nadzieję, że nie przestanie tego robić, bo się zmierzch zbliża i mnie nie zaleje. Dziękuję bardzo jeszcze raz wszystkim. Dziękuję. Do widzenia. Dobranoc. Dzięki również, Chrisie. Mam nadzieję, że również mnie nie zaleje, bo ja mieszkam dosyć blisko Piotra, również w województwie śląskim. No, niestety, jeżeli u Piotra coś się dzieje pogodowego, to najczęściej dotyczy to również mnie, także mam nadzieję, że nie będę pływał, że nie odpłynę. To była kolejna debata niekontrolowana w Radiu Paranormalium. Dziś dyskutowaliśmy o oopaltsach, czyli artefaktach, których nie powinno być w miejscach, w których je znaleziono. Tak jak mówił Piotr, o temacie kolejnej debaty niekontrolowanej poinformujemy państwa już w ciągu tygodnia, a kolejna debata oczywiście, miejmy nadzieję, odbędzie się za tydzień. Miejmy nadzieję, że już nie będzie takich problemów technicznych jak dziś. Radio Paranormalium, paranormalny głos w twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie już za tydzień.